Po dość długiej przerwie w nowym roku. To my, komiksmani, czyli Sergiusz. I Natalia I pragniemy podziękować naszym wyjątkowym słuchaczom, słuchaczkom i wszystkim osobom słuchającym za to, że są z nami, i że wytrzymali tą przerwę <noise> naszą nieobecność. No już bez przesady nie była taka długa, chyba zdarzały nam się dłuższe. Prawie miesiąc. No, zdarzały nam się dłuższe. Co tam w nowym roku? Nic nowego. Stara wida. Nic nowego. Mam dosyć tej zimy, bo jest ciemno, szaro, buro i ponuro. I bardzo zimno, ale dopiero się zaczęła ta zima. Znaczy, słuchaj, to, że jest tak zimno, ogólnie by mi tak nie przeszkadzało, gdyby nie fakt, że z moim mieszkaniem coś nie takim nim jest cholernie zimno. E, mimo, że te grzejniki są rozkręcone na maksa i nie wiem o co chodzi. Ale whatever. Mi nie przeszkadza zima, kiedy jest trzaskający mróz i śnieg, bo tak, bo to jest prawdziwa zima, ale to, co było do tej pory, gdzie było około 2-3 stopni, więc ani ciepło, ani zimno. Było tak ciemno, że w moim mieszkaniu było wiecznie ciemno, ja wstawam rano i pierwsze, co musiałam zrobić, to zapalić światło. Plus. Ciągle, nawet nie padał deszcz, co była ta taka dziwna mrzawka, że zamiast spaść raz oporządnie, to tak sobie pultało z tego nieba, no tragedia, no naj... o Oezu, Dwa dni czegoś takiego można wytrzymać, ale nie dwa miesiące, więc ja już tu myślami byłam ku wiośnie, że zaraz, wiosna, lato, <śm> gdzie ja ogólnie <śm> jestem <śm> rzeczą, są kraj nienawidzi, lata i ja nawet zatęskniam już je pali oni będą te upały. Niech będą nawet te upały i wali to słońce po oczach, ale niech to będzie lepsze niż to co, to, co było do tej pory. To jest jakiś koszmar. I z roku na rok jest coraz gorzej. No był taki moment, w którym była, była taka wiosenna aura, No taki. Ja już, mi się już mindset przestawił i ja już, wiesz, ja już sobie tu myślałam, o, ramoneskę sobie wyciągnę i tak już zaczęłam myśleć o stylówkami na lato, a tu dupa, minus 10 stopni. No niestety. Ale przynajmniej słońce świeciło. Przynajmniej słońce dzisiaj świeciło i było w moim mieszkaniu tak jasno, jak jeszcze nigdy, odkąd tu mieszkam. No to jeszcze musisz poczekać trochę. Ja też czekam z utęsknieniem na wiosnę i na lato, bo nielawidzę zimy. Ja, Im jestem starszy, tym bardziej. Przecież ja lubię zimę taką... Zimę, zimę! No rozumiem, ale chyba takich już raczej nie będzie. No niestety. Czy chcemy, czy chcemy porozmawiać trochę o zmianach w MCU, w sensie o wy wyrzuceniu Kanga, czy nie ma w sumie o czym no, gadać? to jest nowego dodania poza tym, że krążą ploty już a propos recastingu, co mnie akurat cieszy, bo ja byłam mocno za recastingiem, yy, niż za wywaleniem tej postaci i i na siłę teraz szybkim wprowadzeniem doktora Duma, bo my wiemy jakby się to skończyło. Ta postać nie zostałaby dobrze wprowadzona. Więc oni by i zaprzepaścili to, co budowali do tej pory z Kangiem, żeby to było też jakieś wybitnie dobre, ale no trochę nas już tym namęczyli i nagle się okaże, że ja się męczyłam na daremno, to jeszcze sorry, ale Doktor Dum, no to jednak zasługuje na godne wprowadzenie, a nie takie coś, co nam na bank by zaserwowali, więc się cieszę, że jednak się podobno skłaniają ku castingowi. No i to by było na tyle. No i ta słynna zapowiedź tego wywiadu, która naprawdę wygląda jak clips The Boys. Nie sądziłam, że dożyjemy czasów, kiedy nasze, nasze realie będą naprawdę przypowiadały The Boys, a nie odwrotnie. W sumie The Boys jest bardziej wzorowane chyba na, na prawdziwym świecie, niż tak, na ja super bohaterstwie. Ogólnie, ogólnie wolę, więc... żeby to The Boys gdzieś tam... w The Boys Ale się wiem, odbijał druga realia, pętla się zrobiła. a nie odwrotnie. Rozumiem. No ja, ja w kwestii Kanga mam do dodania tylko tyle, że Nabyłem sobie nową figurkę. Jest to komiksowy Kang. Ja jestem... Marvel Legends. Ostatnio jestem z... z niej bardzo Ostatnio dumny. się nad tym zastanawiałam, bo mnie to szczerze ciekawi. Gdzie ty kurna trzymasz wszystkie te lalki? Eee, no niestety nie mam zbyt dużo miejsca, więc muszę je trzymać schowane w szafie. Tylko kilkanaście jest wystawionych na półeczce, a reszta jest schowana w kartonie. Ale i, i tak! <noise> ja nie wiem gdzie trzymać rzeczy. mam ile? Sześć fanko pop... Czekaj, zaraz Dobra. wracam, muszę iść po pomadkę. I'm back! No, no, martwi mnie to, bo mam w planach kupowanie kolejnych i nie wiem, gdzie będę musiał chyba wykuć kawałek ściany i u sąsiada zrobić sobie skrytkę. Albo kupić nowe mieszkanie. <noise> Są dwie opcje. Żeby trzymać zimny to jest? Albo magazyn po prostu sobie wykupić. Y to możemy zaczynać y, przejść do naszego głównego. Chociaż nie, zanim przejdziemy do głównego, to tylko powiem naszym słuchaczom, że nikt nie zgadł, jaką piosenkę grałem ostatnio na flecie. A była to piosenka 12 Days of Christmas, która, ty się pytałaś na początku odcinka, czy to nawiązuje w jakikolwiek sposób do, y, do jakiejś produkcji MCU. Okazało się, że nieświadomie nawiązałem do produkcji MCU, bo jedna z zapowiedzi, która ukazała się tuż po naszym po premierze naszego ostatniego odcinka, zapowiedziło i w sezonu drugiego, wykorzystała tą piosenkę, więc... Nieświadomie mi się udało. Zacząłem od tej muzyczki, przechodząc do naszego głównego tematu, dlatego, że nasz główny temat zaczyna się od wątku muzycznego, ponieważ Eko, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Maja Lopez, która zadebiutowała w roku 99, w dziewiątym numerze Daredevil'a i to będzie w ogóle takie jakby taka kontynuacja odcinka 33 z Zamieszłej Przeszłości, bo w odcinku 33 omówiliśmy pierwsze osiem numerów Nowego ranu Daredevila, który pisał Kevin Smith, a po ósmym numerze przejął go David Mack. Rysownikiem nadal jest Joe Quesada i to właśnie David Mack stworzył postać Echo. I wprowadzenie tej postaci zaczyna się od tego, że ona, mimo tego, że jest osobą głuchą, Gra na fortepianie. I ten komiks charakteryzuje się tym, że został w dość ciekawy sposób opowiedziany. W sensie tutaj jest dużo eksperymentów graficznych, szczególnie właśnie w wątkach eko. Poprzez sferę graficzną twórcy chcą pokazać głuchotę tej postaci, co jest też interesujące, bo, bo sama, e, sam komiks jest medium no można powiedzieć, że niemym bardziej, ale w, w odbiorze głuchym. W sensie to jest wspólna cecha z książką no bo w książce też nie ma żadnych dźwięków, ale jednak. Książki bazują na trochę innym przekazywaniu historii niż komiks, który jest jednak mocno związany np. z takim medium jak film, bo tutaj jest dużo dynamizmu wizualnego, ale brakuje tego dźwięku, więc to też jest interesujące, że ta eko się tutaj wiąże z samym medium, jakim jest komiks. No bo te wszystkie dźwięki, które się pojawiają w komiksach, trzeba sobie samemu wyobrażać w jakiś tam sposób, albo za pomocą onomatopej, albo po prostu yy, za pomocą wizualizowania. A raczej audiolizowania tego, co, co, na co patrzymy. Więc mimo tego, że Eko jest y, głucha, to potrafi bardzo dobrze grać na fortepianie i generalnie na różnych instrumentach. Y, no i opowiada, jakby czytelnikowi, swoją historię. A historia y, jest rysowana y, w takiej y, manierze rysunków dziecka w przedszkolu, bo ona, jak miała 9 lat. Jej ojciec zginął w tajemniczych okolicznościach, został przez kogoś zastrzelony. Jej ojciec nazywał się William Lincoln, zwany również jako Crazy Horse. Maja jest oczywiście, tak jak jej ojciec, jest oczywiście rdzenną Amerykanką, ale jej rodzice pochodzą z różnych plemion, więc ona do żadnego tak jakby nie przynależy. No i ona opisuje swoją historię. Urodziła się głucha, początkowo wysłano ją do szkoły specjalnej, gdzie raczej nie zauważono jej talentów. A jej talentem jest tak zwany fotograficzny refleks, czyli wszystko, co Maja zobaczy, potrafi odtworzyć. Przynajmniej na tyle, na ile pozwalają jej warunki fizyczne. Więc jest trochę taką gorszą wersją Taskmastera. Generalnie historia jest bardzo podobna do tego, co zostało pokazane w serialu Hockay, z tego co pamiętam. Tutaj jest trochę bardziej rozbudowana. Do tej szkoły specjalnej został zaproszony pan pianista, który miał dzieciom muzykoterapię y, zaprezentować. No i Maja, widząc to, jak koleś gra na tym fortepianie, po tym, kiedy on skończył, siada do fortepianu i odtwarza ide idealnie tą samą melodię. Y, wszyscy są zdziwieni łącznie z nauczycielką, no i okazuje się, że Maja jest genialną dziewczynką i trafia do specjalnej szkoły, ale dla genialnych dzieci. I tam rozwija swoje talenty. W międzyczasie y, jej zastępczym ojcem zostaje Wilson Fisk, czyli Kingpin. No i ona przez te lata pod y, kuratelą Fiska się rozwija na różnych, y, w różnych sferach. Mam tylko pytanie, no. czemu ona ma inne nazwisko niż jej ojciec? To zostało później wytłumaczone, że ona przejęła nazwisko po matce. A, no dobra, co się stało z jej matką? Bo nie nie wspomniałeś. Na razie nie wiadomo, ona nie zna swojej matki. Ale w ogóle nigdy nigdy nic zero nic o niej nie wiemy? Później zostało to wy, wyjaśnione w ten sposób, że ona po prostu odeszła, ponieważ ojciec był y, pojebem ostrym. Na, na co wskazuje jego ksywka. Więc ona nie dała rady i zostawiła swoją rodzinę. Opuściła córkę i ojca i nie. Wi... I zostawiła dziecko z porąbanym facetem. I nie wiadomo, co się stało z, <grym> Ma z jej matką. Roku. <grym> w każdym razie. No i ona samo nie wie też. Yy... Co się stało do końca z jej ojcem? Jedyne, co wie, to to, że ktoś go zastrzelił ze złotego pistoletu. Eko zostaje przedstawiona jako uzdolniona artystka, jednocześnie i jako uzdolniona wojowniczka, bo też y, potrafi y, dobrze walczyć, no, wykorzystuje ten swój talent właśnie do tego, żeby, żeby też być dobrą, na przykład bokserką. Czy ona mogłaby być tancerką? Też, ona, mogła, ona też to by, robi. Czy tak. ona mogłaby zarabiać tak chore pieniądze, tak naprawdę? Ona też to robi, tylko że ona jest tak jakby chroniona przez fiska, które trzymają w odosobnieniu. Ona z świat, Tylko ten, który Fiskiej pokazywał jako dziecku, jako młodej kobiecie. To słabe. Ale ona jest taka. Ale ona tak samo mogła. Ja jestem ciekawa, czy byłaby w stanie odtworzyć naj, te najsłynniejsze, najwybitniejsze dzieła malarskie. Wydaje mi się, że też, bo ona jest ogólnie artystką. Ona nie tylko umie odtwarzać. Yy, tylko, muzykę. że pytanie, tylko właśnie kwestia jest taka, że ona. To, że ona jest w stanie odtwarzać, to jak ona patrzy. Tak, jak ona musiałaby ktoś zobaczyć, jak robi? ktoś to maluje. I dopiero wtedy mogłaby to namalować. No właśnie, więc ona na przykład kurna kaplicy sekstyńskiej by nie odtwarzała. Nie, musiałaby <laughs> mieć nagranie, jak, okay. jak jest ten fresk okay. malowany. W sensie nie, nie wystarczy spojrzeć na sam efekt, tylko tak, na tak. proces. Ale w sensie. generalnie chyba też jest malarką, i też jest na pewno tancerką i różne sztuki performatywne też uprawia, więc jest bardzo uzdolniona, mimo tego, że odtwarza, to też tworzy własne rzeczy, więc, ale za chwilę do tego przejdziemy. No i tutaj to zostaje zestawione w taki sposób, że właśnie występ muzyczny zostaje wy zestawiony z, z walką bokserską. Oba te występy kończą się brawami i ona jako osoba głucha, mimo tego, że nie słyszy, to czuje jednak jakieś drgania powietrza czy, czy drgania przechodzące przez y, y, jakieś właśnie ciała stałe. Właśnie, ona też ma tak jak jak ona, ma, ona ma tak jak Derdevil, że ma wyostrzone nadludzko pozostałe zmysły? Trochę, tak, chociaż no nie do końca. W sensie to jest raczej na takiej zasadzie, jak, jak to jest w prawdziwym świecie z ludźmi, którzy nie mają jakiegoś zmysłu. To nie jest tak, że ona lepiej widzi, czy lepiej węszy, ale, ale na pewno ma... Tylko, że bardziej się skupia tak, na tych pozostałych tak. zmysłach. Więc y, dla niej brawa są jakby, mimo tego, że ich nie słyszy, ona je czuje. I dla niej to jest ważne. I tutaj to zostaje też pokazane, że zawsze na, na publiczności siedzi Fisk, który też bije jej brawo. I jak ona to podkreśla dwukrotnie, jego brawa są zawsze inne niż. Brawa pozostałych ludzi, ponieważ jest o wiele większy, więc ma więcej siły i te, bra te brawa są łatwo wyczuwalne. No i Fisk postanowił wykorzystać Eko do tego, żeby zemścić się na Daredevilu. Przeanalizował go dokładnie i wie, że ma dwa, dwa życia, jakby. Że jest człowiekiem zwykłym i superbohaterem, i że, że prowadzi podwójne życie. Wyciągnął to z tego powodu, że jakby dwie kobiety były ważne w życiu Daredevila. Pierwsza sekretarka, czyli Karen Page. No, i druga zabójczyni, czyli elektra. No i on zauważył, że te dwie kobiety są jakby dopełnieniem jego dwóch sfer życia, więc on postanowił dać mu kobietę, która będzie dopełnieniem jego dwóch sfer życia jednocześnie. Zamiast mu coś zabrać, i przez to go wzmocnić, postanowił mu coś dać i przez to go osłabić. Więc wysyła Maję ze specjalną misją. Cwane! E... Ale mam jeszcze tylko pytanie, no bo jak on przygarnął tą Maję, to on tak jakby już z założenia po prostu stricte, żeby ją wykorzystywać, czy faktycznie gdzieś temu na niej zależało, bo to dla mnie istotne? Z jednej strony traktuje ją jak córkę, ale z drugiej strony fiński jest socjopatą, więc podchodzi do tego zupełnie inaczej niż zwykły człowiek, który traktowałby swoją córkę zupełnie inaczej. Okej, okay, ale nie traktuje jej stricte przedmiotowo. Miał w głowie od początku, że ona ma moce, które może w przyszłości wykorzystać do tego, żeby osiągać swoje kolejne cele. No i Maja przychodzi do nowego biura Mata Mardoka. Tutaj taka wzmianka, bo to za chwilę wróci. Pierwszą y, sprawą w nowym biurze adwokackim Mardoka i Nelsona y, jest sprawa Lenego Cebulskiego, takiego dozorcy, który pracuje u Kingpina i zauważył, że zauważył pewne rzeczy, które mogą. Sprawić, że Kingpin trafi za kratki. No bo on cały czas jakby jest tym królem przestępczości w Nowym Jorku, ale nigdy nikt mu nic nie jest w stanie udowodnić. I Lenny Cebulski ma takie y, dowody y, i przychodzi do Mardoka po to, żeby o tym powiedzieć. Skąd nazwisko? <laughs> nie wiem, nie mam Czemu pojęcia. Takie nazwisko? No, wiesz, no tak brzmi swojsko, więc pytam. No brzmi swojsko, może, bo prawdopodobnie ma jakieś... korzenie polskie. No i Lenny zostaje zamordowany, zanim przekazuje te istotne informacje. Daredevil postanawia wkraść się do siedziby Kingpina i wykraść z jego sejfu rzeczy, które być może właśnie, być może o tych rzeczach właśnie mówił yy, Cebulski, więc dokonuje włamu, ale niestety nic tam ciekawego nie znajduje. W międzyczasie yy, Fisk postanawia, postanawia zdradzić Mai prawdę na temat jego ojca, przynajmniej część prawdy. Bo do tej pory on twierdził, że nie wie, kto jest zabójcą jej ojca, ale teraz po tych kilkunastu latach zdradza prawdę i mówi jej, że to jest Daredevil. I ma tutaj dowody w postaci Daredevila, który włamuje się do właśnie do, tego, do tej jego siedziby, wyciąga z sejfu różne rzeczy i trzyma w ręce złoty pistolet. I według Kingpina on ten pistolet mu do sejfu podłożył i on teraz ten pistolet ma i pokazuje jako dowód Zabójstwa Crazy Horsa. No i Maja popada w rozpacz, postanawia tą rozpacz przekuć w sztukę. Całkowicie zmienia swoją wcześniejszą sztukę, którą napisała. Przypomina jej się sytuacja, w której widzi swojego ojca za zastrzelonego. On w ostatnim momencie swojego życia zakrwawioną dłoń przykłada jej na głowę i, i jego dłoń odbija się na jej twarzy. No i tutaj się pojawia symbol echa, który w tym komiksie jest bardzo ważny i bardzo często na różnych poziomach. Będzie wracał. No i ona postanawia tą sztukę nazwać Echo, od czego później pochodzi jej pseudonim. To jest historia jej życia, inspirowana trochę e, kulturą rdzennych Amerykanów, z domieszką e, tego Derdewila, który tutaj pojawia się jako taka jednocześnie postać mityczna i dla niej postać jak najbardziej namacalna i wróg, którego ona chce e, pokonać, tego zabić. Więc ona tą sztuką jakby przygotowuje się do konfrontacji z Derdevilem. Mam tylko takie pytanie: no. czemu jej jest miał pseudonim Crazy Horse? W sensie, czemu Horse? To ma jakieś znaczenie? No to wiąże się z y, tradycją rdzennych Amerykanów i ich y, imionami. Jej ojciec nazywał się naprawdę Dancing Horse, a później y, przez swoje zachowanie ten przydomek został zmodyfikowany. A, okay. Sztuka zostaje bardzo dobrze przyjęta. Maja przygotowuje się do walki z Daredevilem, a Kingpin wspomina ostatnie chwile y, Crazy Horse. Bo jak się nie trudno domyślić, oka okazuje się, że to właśnie on go zabił. I przed śmiercią obiecał mu, że zajmie się Mają. Czemu go zabił? Później się tego dowiemy. Maja, przygotowując się do walki z Daredevilem, ogląda nagrania, na której Daredevil walczy z Bulzajem, takim jego największym chyba przeciwnikiem. No i jest determinowana, żeby zabić Derdevila. W międzyczasie spotyka się na polecenie swojego przybranego ojca z Matem Mardokiem, który mimo wszystko, kiedy dowiaduje się od niej, że Maja ma związek z Kingpinem, postanawia ją swoim radarem przebadać. No ale nie wykrywa żadnych złych zamiarów, ponieważ Maja nie wie, że Matt Mardok jest Derdevilem, więc ona naprawdę zakochuje się, oboje się w sobie zakochują, bardzo miło spędzają czas i to jest też fajnie pokazane to, że twórcy położyli nacisk na tą głuchotę na przykład na jednej z randek on niewidomy, ona głucha, idą do kina i ona opowiada mu, co się dzieje na ekranie, a on mówi jej to, czego ona nie może czytać z ruchu warg. Bo ona, jakby, mimo tego, że jest głucha, potrafi doskonale posługiwać się mową, ponieważ yy, dzięki swoim umiejętnościom i przy okazji, kiedy patrzy na ruch yy, ust, jest w stanie z nich czytać, więc. Yy, nie, nie może tylko korzystać na przykład z telefonu. No i ta randka trwa w najlepsze, ale wieczorem dochodzi. No chyba że z FaceTime'a. Wtedy jeszcze nie było FaceTime'a. to jest ciekawa, ciekawy wątek, który poruszyłaś, bo ja czytając ten komiks ponownie po latach... Y Teraz, w 2024 roku, bałem się trochę, że jak wrócę do komiksu z końca lat 90., to zobaczę tą przepaść technologiczną. Ale tego w ogóle nie ma. To jest interesujące, że tak naprawdę świat wcale aż tak bardzo się nie zmienił. Oczywiście są tutaj przestarzałe telefony, jak, jakaś taka już nie do końca używana obecnie technologia, ale ogólnie dalej, dalej da się doczytać, nie ma, takiego, nie ma takiej przepaści technologicznej, że mówisz, o to na pewno dzieje się w latach 90. -tych. To jest interesujące, że minęło. Tyle czasu. Dobra, mam, no. jeszcze, mam jeszcze pytanie, bo w serialu, mm -hmm. w tym, tak? który do tej pory widzieliśmy, czyli w Hawkaju, no to Maja jest przedstawiona jako dosyć młoda dziewczyna. Ile ona ma tam lat? Tutaj też ma kilkanaście, w sensie nie tam 12, tylko bardziej 19 plus. Na no i zasadzie. stąd, i tutaj, tutaj zmierzamy do mojego pytania, jaka jest, przepraszam, różnica wieku między nią a Matem? Przecież Mat jest adwokatem, więc on musi być koło 30. No on ma koło 30, ona ma pewnie 20 pary no, tak do 25 max ona może mieć, moim zdaniem. Nie zostało powiedziane dokładnie, ile ona tutaj ma lat, ale nie jest jakaś ogromna różnica wieku. On nie jest jakiś okay, Czyli Nie, jest to, tutaj. Creepy. nie, nie jest to creepy. No i randka, mimo tego, że jest wspaniała, niestety kończy się dla Mata straszliwie wieczorem, ponieważ atakuje go jego eko. I on od razu odkrywa, że to jest Maja. Jakby dzięki swoim mocom wie, że to jest ta sama laska, ale ona nie ma pojęcia, że to, jest, że to jest Mat. O czym on też się przekonuje dość szybko. Walczą, on nie chce jej skrzywdzić, więc prawie przegrywa walkę, ale ona finalnie go puszcza. Już w sumie nie pamiętam dlaczego. W międzyczasie okazuje się, że Lenny miał brata, który nazywał się Lary i ten brat zeznaje przeciwko Kingpinowi w sądzie w sprawie którą prowadzi Foggy Nelson, ale niestety Fogi nie ma wystarczających dowodów, żeby Kingpina skazać i wkurwiony Larry postanawia wziąć sprawę w swoje ręce, jedzie za Kingpinem, atakuje go na moście, strzela do niego kilkukrotnie, Kingpin spada do rzeki i wszyscy uznają, że Kingpin został zabity przez tego brata ofiary rzekomej, czy domniemanej bardziej Wilsona Fiska. No, i Daredevil zjawia się na miejscu, zabiera ten pistolet y, Laremu, i to zostaje uchwycone przez media. I tą sc scenę widzi Maja, która jest pewna, że to Daredevil zamordował jej przybranego ojca. Nie dość, że biologicznego ojca, to jeszcze przybranego ojca. I ponownie e, chce go spotkać i go zamordować. Matt chce się dowiedzieć, o co chodzi z tą eko, więc e, spotykają się na kolejnej randce, w miejscu, w którym ostatnio, ostatniej nocy walczyli, czyli na placu zabaw, gdzie Tata zabierał małą Maję bardzo często. No i wieczorem dochodzi do ponownej kon konfrontacji, tym razem yy, Daredevil spotyka się z Black Widow, którą prosi o pomoc i Black Widow prawie zostaje zabita przez Echo, która strzela do niej z zatrutej strzałki. Tym razem Daredevil, mając świadomość, że to jest Maja, wiedząc dokładnie z kim walczy, ucieka do opuszczonego magazynu, gdzie nie ma światła. Więc, jakby, odcina jedyny, najważniejszy zmysł Mai, i ona jest kompletnie zagubiona w tych ciemnościach. On doskonale wszystko słyszy, ona nie słyszy nic, więc nie wie, gdzie jest Daredevil. Daredevilowi udaje się uciec i uratować Black Widow. No, i wtedy Maja dochodzi do wniosku, że Daredevil musi być niewidomy, skoro taki trik zastosował. Bo ona jakby osoba z niepełnosprawnością zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego on na to wpadł. No i postanawia sprowadzić go w pułapkę, którą na niego zostawia w tym, na tym placu zabaw, derwili rusza na miejsce. W międzyczasie okazuje się, że fisk przeżył i kanałami wraca do domu. I tutaj jest ten wątek, o którym chyba mówiliśmy przy okazji ho Hokaja, gdzie ten Wilson fisk został mocno poturbowany i żył. I chyba rozmawialiśmy o tym, że prawdziwy człowiek nie był w stanie przeżyć takich obrażeń. Tra, tra, tra. No i tutaj w tym komiksie jakby to jest pokazane, że fisk komiksowy przynajmniej jest w stanie przeżyć więcej niż zwykły człowiek, bo kilka ran postrzałowych ma, mimo tego, żyje. No i dochodzi do tej walki. Maja rozpala ogień, przez co tłumi te specjalne zmysły Mata Mardoka. No i w ostatnim momencie Matt Mardok postanawia wyja wyjawić swoje, jej swoją tożsamość. I wtedy ona, kompletnie nie wiedząc o co chodzi, pyta się, dlaczego. W ogóle co co się dzieje, że podobno zabiłeś mojego ojca, ale to niemożliwe, bo jesteś za młody. Co tu się dzieje? No i dochodzi do wniosku, że Kingpin ją wykorzystał, oszukał. I widząc, że Kingpin wrócił do życia w sklepie z telewizorami, akurat jest transmisja wiadomości, postanawia ruszyć do Kingpina i go zabić, czy raczej ukarać, bo go w końcu nie zabije. No i tutaj pod koniec tego komiksu zostaje wyjawione, dlaczego Kingpin zabił ojca Mai. Okazało się, że na początku był to, kiedy Kingpin budował swoje imperium jako młody chłopak. Pierwszą osobą, którą spotkał, która była mu pomocna i która była jego pierwszym przyjacielem, był właśnie William Lincoln. Ale z czasem Crazy Horse stał się tak bardzo nieprzewidywalny i tak bardzo brutalny, że Kingpin po prostu postanowił go wyeliminować, ponieważ Przeszkadzał mu w jego interesach. No i wziął wtedy właśnie Maję pod swoje skrzydła. Maja znajduje Kingpina i z pistoletu tego złotego, z którego zginął jej ojciec, strzela do niego dwukrotnie. Później Daredevil jakby wyczuwa w powietrzu, że Maje nie ma w okolicy. Jest to takie niezrealizowane pożegnanie. Maja ucieka z Nowego Jorku. No i komiks kończy się tym, że Kingpin jednak żyje. Tylko tu jest taka mała ironia losu. Został oślepiony przez Maję, która strzeliła mu w oba, oba oczy, tak się mówi? Oboje oczu. Oboje oczu, Chyba? tak. Tak to mi się wydaje. I teraz od razu obstawiam, że w serialu to nie będzie tak wyglądało. W sensie ta Fabuła jednak chyba będzie trochę inna, nie? Zdecydowanie, tym bardziej, że to jest raczej yy, baza dla tego, co było w Hokaju, niż do, niż do tego, co będzie w serialu. No ale nie ma, tak jakby, no nie. Love Story. W sensie. Zobaczymy. dosyć istotnym wątkiem jest Love Story. No poza tym, przepraszam, ale to byłoby już czwarte ekranowe love story Daredevila, tego samego Daredevila, bo miał już karę, miał już elektry, jeszcze miał przecież she -Hulk. no i teraz kolejna baba. A szkoda, bo się wkręciła, spodoba mi się ta historia. Nie, no zobaczymy, <gry> przekonamy się. Ja nie mam pojęcia, jak to będzie. E... A, właśnie, właśnie, no. ten, bo zapomnę pewnie później. Nie widziałam tej zapowiedzi, ale czytałam w internetach, że z nowej zapowiedzi Eko, tego serialu, wynika że Netflixowy Daredevil z kanonem. Też tego nie widziałem, też widziałem tą informację za to, ale właśnie nie wiem, czy z nowej zapowiedzi Echo, czy po prostu z tego, że Marvel... Rekla zareklamował przed premierą Eko, obejrzyjcie Daredevila i tamte wszystkie seriale, bo to jest jakby kanon. W sensie było, był silny nacisk na pokazanie historii Kingpina i jego walki z Daredevilem w, tym, w tej zapowiedzi serial Netflixa. Ja się trochę smucę, jeśli to się okaże prawdą, bo jednak liczyłem na to, że to będą ci sami aktorzy, ale grający jakby inne warianty tych postaci. Mi się Daredevil z perspektywy czasu aż tak bardzo nie podobał, jak podobał mi się na samym początku. Poza tym to będzie pierwszy serial, do którego nie będę przygotowany, ponieważ nie obejrzałem Daredevila do do końca. I w ogóle tych seriali Netflixa. Ja też nie, nie obejrzałam, nie obejrzałam trzeciego sezonu. Bo trzeci był po Defenders, ja obejrzałam tylko Defender. Doszłam do Defenders i trzeciego nawet nie odpalałam, bo mi się nie chciało. Ale to nie wiem, no dla mnie, ja bym nie miała problemu z tym, żeby to był kanon. No trudno, no. Aczkolwiek, no bo wiesz, ja mam, ja, no ja mam takie love-hate relationship z tym, czy to będzie, czy ten Netflixowe będą kanonem, czy nie. Głównie ze względu nie na Daredevil tylko na Pani no bo ja jestem wielką fanką mm -hmm. serialu o Pani Szerze, ale z drugiej strony, jeżeli to nie będzie kanonem, to wtedy to otwiera furtkę do tego, żeby znowu mógł się pojawić Billy Russo. <śpiewanie> No właśnie, bo ty jeszcze masz ten, ten wątek, o którym zapomniałem. Dla ciebie bardzo ważny. Jaki no, wątek? Bilego Rusu i Szera. Ja w ogóle nie pomyślałem o że bardziej skupiłem się na samym właśnie derdewilu No bo nie, no to ja stricte, bo mi się Daredevil stricte kojarzy z paniszerem, bo ja ogólnie no ja nie jestem jakąś wielką fanką serialowego derdewila Po prostu mi się podobał fakt, że, że ta postać, jak ta postać była skonstruowana, bo mi się podobało to pokazanie, jakimi egoistami potrafią być superbohaterowie, że oni są tak nastawieni na ratowanie wszystkich wokół, że zachowują się jak skończeni no nie będę przeklinać słowo na S wobec swoich najbliższych no i no, Matt w pewnym momencie zawalał i swoje życie zawodowe i swoje życie prywatne, bo, się za bo miał fobię na punkcie bycia superbohaterem eee, no ale tak ogólnie no to ja zawsze powtarzam, wszystkie seriale Marvela od Netflixa cierpiały na ten sam problem, czyli na zbyt dużo ilość odcinków. One powinny mieć po max pięć odcinków, bo ta fabuła była ciekawa, tak, ale była rozwleczona. Tak, prawda. No, ale drugi sezon derdeville mi się niesamowicie po podobał z pominięciem wątku elektry, który był dla mnie absolutnie koszmarny. Ale no, ten wątek Pani Shera mi się podobał do połowy. Ten wątek Pani i relacja Pani z Derdevilem i tak dalej, to mi się mega podobało. Więc mi się Derdeville jednak stricte kojarzy z Frankiem Castle, a z kolei Frank mi się kojarzy z Billy'em Russo. A jak już wiadomo, absolutnie uwielbiam wątek Franka i Bilego, tylko ten serialowy, nie ten komiksowy, bo mhm. komiksowy mi się nie podobał. Jest nudny i nie ma w nim nic w ogóle ekscytującego i interesującego. A przy tym serialowym to ja wylałam morze łez. Całe morze łez. Więc tu istnieje szansa, że może... Mo, może... No przekonamy się nie, niebawem, no bo w końcu coś z tym Daredevil, z Pani Szerem muszą zrobić. Tylko problem jest teraz taki, że na przykład Marvel komiksowo zablokował Paniszera. Teraz Paniszera nie. Frank Castle nie jest Paniszerem, jest nowy Punisher, Na trochę innych zasadach, dlatego że Paniszera jest niestety wiązany z tą całą serią strzelanin w szkołach i tego typu rzeczy, i tymi wszystkimi prawicowcami, którzy marzą o posiadaniu broni po to, żeby strzelać do ludzi. No i Marvel chcąc się tego odciąć, trochę z tego szera klasycznego zrezygnował ku smutkowi wielu fanów Paniszera. Nie wiem, no zobaczymy, co, co, co zrobi z tym MCU. Czy to jest kwestia tego, jak będą prowadzić te postacie? Powiem tak. Jeżeli naprawdę biorą pod uwagę motyw dostępu do broni, samosądów i tak dalej, no to nawet ten Netflixowy pani Sher tutaj jest dosyć. Agresywny, że tak powiem. Tak jakby ja nigdy nie post... ja... Do, Dobra w Daredevilu może jeszcze trochę tak, ale ja w serialowym pani że ja nie postrzegałam Franka jako pozytywną postać, wręcz odwrotnie. no tak. No i tak powinno się go postrzegać. Właśnie z tak, problem tylko, taki, że problem że jest, wielu ale on idealizuje. Tak, Franka on, Kassel, jest bardzo, on jest bardzo, on jest bardzo, ale serialowego też, on jest bardzo, też, gloryfikowa... tak. on jest bardzo gloryfikowaną postacią. Ja, ja go lubię, w sensie ja, Bo ja go rozumiem. Yy, I to uważam, że to jest fantastyczna postać, tylko że to powinno być podkreślane, a no nie było. Tak jakby no ja to tak odbieram, że to jest negatywna postać, ale no nie oszukujmy się, no wiemy, jacy potrafią być widzowie. Tak, zresztą nie trzeba, nawet możesz powiedzieć jawnie, to jest zła postać, a i tak znajdą się tacy, którzy będą ją lubić w tak, ten no, taki nie, niezbyt pozytywny sposób. Znaczy, zła postać. Ja bym to ja trochę inaczej i tutaj wrócę znowu do Mata Mordaka, bo uważam, że przemowa Mata w drugim sezonie Daredevila, właśnie podczas rozprawy Pani Shera, to jest jedna z najlepszych przemów sądowych, jakie widziałam na ekranie, no bo on trafił idealnie w samo sedno i właśnie to, jak on opisał, że Frank Castle nie jest złym człowiekiem. To jest po prostu człowiek, który pod wpływem olbrzymiej traumy i bardzo trudnych przeżyć, i wszystkiego, co się na to nałożyło, bo po prostu przypomniał, że, że on był żołnierzem. Tak jakby, no To też psuje ci banie, tak? a do tego że cała ta akcja z jego rodziną, że, że on pod wpływem tych wszystkich wydarzeń po prostu przestał odróżniać dobro od zła. I że to jest człowiek, który nie potrzebuje kary, tylko pomocy. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Tylko że, no te, więc to jest człowiek, który robi złe rzeczy, ale nie dlatego, że sam z założenia jest złym człowiekiem, tylko że, znów, to nie jest tak, że my mamy mu teraz kibicować i tak bierz, tą, bierz sobie ten pistolet do ręki i strzelaj sobie do złych ludzi, bo, są, bo przecież są złymi ludźmi. No nie, to jest człowiek, którego trzeba zamknąć i przeprogramować mu mózg, żeby przywrócić go na właściwe tory, bo ludzi się nie zabija. <laughs> Chociaż czasami kusi. E, dobra, ale wracając do Eko, bo wybiegliśmy trochę, ale w sumie dobrze, bo też o, o MCU warto wspominać w kontekście tej postaci, która w sumie w momencie ukazania się tego pojawi. odcinka będzie już pełnoprawną postacią, nie tylko drugoplanową. Tamta historia, która wprowadziła Eko nazywała się Parts of a Hole, to jest gra słów, bo tu Hall to nie jest całość, tylko dziura. Więc to jest taka, taka gra słów. Druga historia, w której Eko się pojawiła, chyba kilka lat później, jeśli nie kilkanaście miesięcy, to były numery 51-55, nazywała się ta historia Vision Quest. To jest dość ciekawe, bo to była historia, która mimo tego, że rozgrywała się w serii o Daredevilu, tej samej, tym razem pisanej i rysowanej przez Davida Maka cał całkowicie, to była poświęcona w zasadzie samej Eko, ona była główną bohaterką przez te, przez te cztery numery i to jest jeden z najbardziej artystycznych komiksów z tamtego okresu, jaki czytałem, superbohaterskich oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o Marvela. Można go w sumie nazwać traktatem psychologiczno-filozoficznym tak naprawdę, bo tutaj jest nie ma zbyt wiele akcji, tutaj są raczej przemyślenia Eko i to ukazane w taki bardzo ciekawy, eksperymentalny sposób, czyli chodzi o formę. No, widzisz chyba te, ten kadr teraz tutaj, który rozpoczyna tą historię? W ogóle właśnie czekałam aż skończysz mówić, <noise> żeby móc się wypowiedzieć jaki ten kadr jest piękny, w ogóle jaka ona jest tu przepiękna. Ten komiks wykorzystuje różne techniki, to, to nie są same rysunki, to są kolarze, na przykład wykorzystywanie jakichś skanów czy zdjęć tkanin rdzennych Amerykanów, jakieś piórka, jakieś do tego są nałożone rysunki, które są takie trochę malarskie bardziej niż rysunkowe fragmenty pięciu Widzę tutaj, o, widzę tutaj urywek jej y, 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 i W ogóle lubię ich w story, tak jak ogólnie nie ruszają mnie zazwyczaj historie miłosne i mnie nie interesują w Marvelu, tak tutaj się, tu się wkręciłam. No i tutaj każda kartka tak naprawdę jest y, przepełniona różnymi symbolami. Tutaj też znaczenie ma liternictwo, bo ono też ma różne faktury, że tak powiem. Y, jest typowo komiksowe liternictwo, są takie bardziej odręczne podpisy, y, są też takie kolażny Jest nawet właśnie... taka czcionka jakby z pamiętnika nastolatki. To takie S taki zawija. Trochę jest. tak, no bo to jest trochę taki pamiętnik. Y, no i jest też y, taka próba jakby... Pokazania w jaki sposób ludzie głusi konstruują słowa, bo tutaj skrable są wykorzystane do tego, żeby tworzyć napisy bardzo często, więc to jest taki bardzo mądry, jeżeli chodzi o ukazanie w ogóle tej niepełnosprawności komiks. Później to się już raczej nie będzie zdarzać. T ten komiks chyba najbardziej skupia się na tym wątku głuchoty, eko. Ponownie dostajemy historię małej Mai, tym razem bardziej jakby wchodzącą w sferę emocjonalną. Tutaj już mak się zagłębił w cały ten, w całą tą jej stratę ojca i, i tę całą traumę związaną z tym, że ona była innym dzieckiem niż pozostałe dzieci. Że była innym dzieckiem, nawet niż pozostałe dzieci ze szkoły specjalnej. No i tu się pojawiają bardzo różne, może naiwne, ale mądre z drugiej strony pytania, bo na przykład eko, jako dziewczynka, odkrywając swoją niepełnosprawność, pytała się ojca o to, jak brzmią różne rzeczy, i na przykład pytała się, jaki dźwięk wydaje słońce. Więc są takie bardzo poetyckie sytuacje w tym komiksie. No i też tutaj pojawia się bardzo dużo różnych wątków pochodzących z kultury rdzennych Amerykanów. Między innymi fakt, o którym nie wiedziałem, dopóki tego komiksu nie przeczytałem, że jednym z języków migowych na świecie, które, które zostały wynalezione, to zrobili to rdzenni Amerykanie po to, żeby plemiona mogły się w łatwy sposób porozumiewać między sobą. Bo nie wszyscy o, posługiwali proszę. się tym samym językiem, więc wymyślili uproszczony język polegający na gestach wykonywanych za pomocą rąk. I dlatego Crazy Horse nauczył swoją córkę języka migowego Ponieważ miał jakieś podstawy jako rdzenny Amerykanin. Y Już akurat, ale zobacz, jaki piękny traf, bo dzisiaj na TikToku, jak sobie scrollowałam TikToka, trafiłam na kanał, w ogóle bardzo ciekawy kanał dziewczyny, która właśnie tam pokrótce opowiadała, co kolą podpierdzielał z rdzennymi Amerykanami, i aż się we mnie zagotowało. Ja się nigdy nie interesowałam tym jakoś, szczególnie mówiąc szczerze, a no aż chyba sobie o tym więcej poczytam i. Teraz za każdym razem, no, jak o nich wspominasz, to aż mnie po prostu. Znaczy zawsze wiedziałam, że kolonializm to jest po prostu największy złotego świata, no, jedno z największych, ale no nigdy nie wchodziłam w jakieś takie szczegóły po prostu. No to, I... to jest nazywane często, w sensie podbój Ameryki jest nazywany często holokaustem. Zanim był Holokaust podczas II wojny tak. światowej. Tak. Więc nie bez powodu. I nie bez powodu też są protesty. Pamiętam, że w rodzinie Soprano to był taki dość. W jednym odcinku był to dość mocny wątek, kiedy. No bo głównie bohaterowie mają pochodzenie włoskie, i oni świętowali Dzień Kolumba jakiś tam. Nie wiem, czy to było jego urodziny, czy to coś tam. Ja I Że teraz coraz więcej osób tak. e świętuje tego samego dnia właśnie, zamiast, e święta kol zamiast Dnia Kolumba to e Dzień Rdzennych Amerykanów. Tak, i właśnie był protest rzy, grupy rdzennych Amerykanów i wtedy do mnie do, to dotarło, że w ogóle, po pierwsze to, że ktoś świętuje w ogóle jakiś Dzień Kolumba, nie wiedziałem, że coś takiego jest, plus to, że jakby to jest ta krzywda, która nie została przez setki lat no czasami ale Tak samo jak yy, no w ogóle konkwistadorzy, no to kojarzą się bardzo negatywnie, no bo to nie wiadomo. No tak, no. Ale na przykład, jak wszyscy wiecie, byłam na wycieczce w Dubrowniku. No jest słynna wycieczka do Dubrownika, na której mało nie umarłam. Ja lubię Dubrownik jako sam Dubrownik, bo to jest wspaniałe miasto, ma ciekawą historię. W ogóle Chorwacja ma bardzo ciekawą historię. No ale no, ja też nie ukrywam, że ja po prostu jeżdżę w miejsca, w których kręcono grotrony. Ja sobie lubię tak śladami filmów i seriali jeździć. E, dlatego też mnie zajmowałam w Splicie w tym roku. No i oczywiście szybko wyszukałam, e, gdzie kręcili Rud Smoka. Bo Dubrownik nie robił za Królewską Przystań. Tylko właśnie miasto w Hiszpanii, które nie, nie wiem, jak się je wymawia, więc nawet nie będę próbować. No i widziałam właśnie tam zdjęcia z tego miasta, że faktycznie ono no niewiele dodali od siebie twórcy w niektórych momentach. I na przykład jest takie ładne ujęcie: to jest z pierwszego odcinka, jak Renira jedzie przez królewską przystań, i no są właśnie budynki, i jest pomnik Smoka. No i to wygląda dokładnie tak jak w tym, w, tym, w tym miasteczku, tylko że zamiast pomnika smoka jest pomnik konkwistadora. Kto im kurna stawia pomniki? No myślę, Hitlerowi też może będziemy stawiać? Stalino? Znaczy Stalin to gdzieś tam ma jeszcze jakieś pewnie. Ale no nie wiem, dla mnie to jest chore i przerażające. Także w ogóle, ale jeszcze jak słuchałam w ogóle tego materiału tej dziewczyny, to jeszcze bardziej się we mnie zagotowało, jak ona opowiadała, jak ci rdzenni Amerykanie ich przyjęli, że oni byli tak ufnymi, dobrymi ludźmi, tak pomocnymi, a zostali w taki sposób potraktowani. No, jest to straszne, ale muszę sobie poczytać o tym więcej, bo czuję się trochę jak ignorantka. Pod tym względem. To polecam ci też książkę, co prawda, o Oceanii bardziej niż o Ameryce Północnej i Południowej, ale teraz ci tytułu nie podam, muszę sprawdzić, i ci wyślę, bo to Dobra. też dotyczy koloniza kolonizacji, ale tam tej innej części świata przez Kuka. Tam też te wątki się pojawiają. Wracając do tej historii. Właśnie, która jest, może. Tak, która jest taki, taką podróżą w głąb siebie. W sensie Maja dokonuje takiej podróży w głąb siebie. I od, od, zaczynając od dzieciństwa, przechodząc przez kolejne etapy swojego życia, pojawia się też wątek y, matki y, i Maja jako miłośniczka sztuki udaje się do Paryża, gdzie ogląda największe dzieła i tutaj jest dużo m, kadrów stylizowanych na znane obrazy. Między innymi tutaj, nie wiem, widzisz teraz, tak? Tego Klimta. Mhm. Więc jest taki, i to wszystko jest wpisane w tą historię z Fiskiem i Der Yy, i też jest właśnie próba odtworzenia tego jak a jeszcze w górnicy Picassa też widzi swoją historię i tam też dostrzega derdewila, widzi fiska, śmierdziojsa i tego typu rzeczy yy. I próbuję też sobie przypomnieć, jak wygląda jej matka, bo nie pamiętam w ogóle, jak wygląda jej matka. I właśnie tutaj różne style mala... przez te różne style malarskie, tu Van Gogh, tu Picasso, O, to ktoś właśnie, tam widzę. próbuję sobie jakby przypomnieć, jak ta matka wyglądała. No i też silnym wątkiem tutaj jest pogłębienie tej sytuacji rdzennoamerykańskiej, bo Maja szukając siebie, udaje się do miejsca, które nazywa się RES. To jest skrót od, niby od rezerwatu, ale tak naprawdę nie jest to prawdziwy rezerwat, bo to jest takie miejsce, gdzie ludzie z plemion rdzennoamerykańskich, którzy nie należą do żadnego plemienia, mogą tam przyjechać, zamieszkać albo poradzić się miejscowego wodza. Jakby taki, tak jak są jakieś takie centra dla uchodźców, na przykład w miastach. Nie? To jest coś takiego, ta, taką rolę pełni Torres. No i ona pamiętała, że tam z ojcem jako młoda dziewczynka chodziła i wtedy słyszała różne legendy i mity rdzennoamerykańskie, i skojarzyło jej się to bardzo z historiami o superbohaterach, więc ją to fascynowało jak, jako taką. Dziewczynkę, która już żyje w tym współczesnym świecie i to nie jest jej do końca tradycja, taka wysana z mlekiem matki, że tak powiem, tylko raczej opowiadana przez jakichś starszych ludzi, którzy te czasy pamiętają, kiedy to było dla, dla nich e, nierozerwalne z nimi samymi, jako ludźmi żyjącymi poza miastami. E, no i jako postanawia też domknąć wątki e, z Daredevilem. Spotyka się, ale okazuje się, że Daredevil ma już inną kobietę, więc e, teraz to pożegnanie e, może się dokonać, takie fizyczne. No i spotyka się też z. E, Kingpinem, który oznajmia jej, że mimo wszystko ją kocha i traktuje ją jak właśnie jak własną córkę, ale ona mu do końca, znaczy nie jest mu w stanie wybaczyć zabicia za ojca, więc ona nie, nie przyjmuje tego do wiadomości, jakby chciała po prostu się z nim spotkać, ale jakby nic za tym więcej nie idzie. No i powraca do tego res, gdzie spotyka typa, który jest znany jako wódz, no i ten wódz, chcąc pomóc jej znaleźć samą siebie, proponuje jej tytułowe vision quest. I to jest praktyka, którą stosowali rdzenni Amerykanie, którzy jeżeli, kiedy mieli problem, wyruszali do lasu, tam nie jedli przez kilka dni, siedzieli w otoczeniu przyrody i... Tym, co im pokazała matka natura, szukali odpowiedzi na swoje pytania. No i y, Maja ma takie właśnie y, różne wizje, bo wyruszyła do tego lasu, y, siedziała kilka dni nie jedząc, spotykała różne zwierzęta, różne zjawiska atmosferyczne, między innymi widziała dwa walczące ze sobą psy. No i czwartego dnia, kiedy Vision Quest zbliżało się do końca, pojawił się tajemniczy pół człowiek, pół bestia. I ona wzięła go za Manitu ducha, który miał jej pomóc. Y, czy domyślasz się, kim jest? Ten manitu po tym kadrze. Nie. Czy o A je... teraz? Boże, on nawet. Z... z którego roku jest ten komiks? Już chyba 2000 to jest, rok albo 90. Nie, 2000 chyba, no? Bo on wygląda jak Hugh Jackman. Tak, spotyka Wolverina, który nie mówi jej, kim jest do końca, więc ona nie jest pewna, czy to jest duch, czy to jest zjawa, czy to jest prawdziwy człowiek. Ej, ale naprawdę on wygląda jak Hugh tak. Jackman, to się nie Tutaj ukazało już po filmach? Tutaj Jest narysowany jak Hugh Jackman, tak? To już były wtedy chyba te filmy w kinach, więc A, no yy, właśnie, myślę, że to, z tego stąd... powodu. Właśnie stąd było moje pytanie, bo jeżeli to się ukazało przed filmami, to... Wow. No i Maja postanawia się poradzić Tego Manitu. Yy, co ona ma robić ze swoim życiem Co znaczą te wizje, które ona widziała No i on jej opowiada historię o, Bo kiedy słyszy, że, że te dwa psy widziała To jej opowiada historię, którą usłyszał kiedyś od wodza Bo jak się okazuje też go zna yy, O dwóch psach właśnie Że był pewien gość, który yy, niezbyt dobrze radził sobie w życiu Z różnych powodów Nie wiadomo do końca z jakich yy, No ale on właśnie też jakby to porównywał To swoje życie do walki dwóch psów To jest ten znany taki ter to jest tak Teraz memem się stał ale ja to już słyszałem wcześniej jako właśnie taka rdzenna amerykańska przypowieść. Czasami jest to wersja z dwoma niedźwiedziami, które ze sobą walczą. Jeden symbolizuje zło, drugi dobro. No i y, kiedy ktoś się zapytał tego typa, który z tych psów wygrywa, to on powiedział, że ten, którego y, karmi bardziej, ten jest silniejszy. No i to jest taka historia opowiadająca o tym, że w każdym człowieku jest zło i dobro, i w zależności od tego, co robimy, to takimi ludźmi się stajemy. Wódz usłyszał tą, powie powiedział Loganowi tą historię i powiedział, że usłyszał ją od pewnego mężczyzny, który ją opowiedział. No i okazało się, że Maja zna dobrze tą historię, ponieważ jej ojciec opowiadał wodzowi tą samą przypowieść dzień przed swoją śmiercią. No więc to jest to powiązanie Logana z jej ojcem. No i to całe spotkanie powoduje, że Maja jakby pewne rzeczy zauważa i zdaje sobie sprawę z tego, że jest opowiadaczką swojej własnej historii. I postanawia jakby opuścić nie do końca wiedząc, kim był tajemniczy mężczyzna, opuścić tą, ten rezerwat i wyjechać. Ponownie spotyka się z Daredevilem, tym razem całują się na pożegnanie i, i wyrusza nie wiadomo gdzie. No i rok 2005. Kilka lat Mai Lopez nie było w komiksach. Rok 2005, czyli era New Avengers. To jest moment tuż po tym, jak Avengers się rozpadli, yy, kiedy pojawiła się nowa grupa Avengers. Pojawia się postać znana jako Ronin. Tajemniczy antybohater, który działa w Japonii i zabija członków yakuzy. Yy, okazuje się, że kapitan Ameryka, jakiś czas wcześniej, to się dzieje tuż przed Civil War, yy, udał się do Mata Mardoka i chciał yy, prosić go o to, żeby dołączył do jego jakby drużyny. No i Mardok powiedział, że niestety odmawia, ale zna kogoś, kto potrafi walczyć jak on, wie wszystko o sztukach walki, sposobie walki, wie wszystko, co on i on tą osobę mu poleca. Yy, całego serduszka. No i Steve Rogers spotyka się z tą osobą. Trochę yy, niepokoi go to, że ta osoba jest związana z Kingpinem, ale wierzy w dobro tej osoby i mówi jej, że musi udać się do Japonii po to, żeby odnaleźć yy, japońskiego superzłoczyńcę znanego jako Silver Samurai, który został uwolniony podczas ucieczki yy, superzłoczyńców z więzienia Raft i uciekł do Japonii. Hydra go tam przetransportowała po to, żeby Hydra razem z chęt Tą organizacją ninja zombie, połączyła siły i żeby Silver Samurai stanął na jej czele. No i ta tajemnicza osoba zostaje wysłana do Japonii w tym celu. No ale okazuje się, że niestety tylko częściowo wykonuje swoją misję, bo poturbowana, mocno ścigana przez chęt, informuje Avengers, że potrzebuje pomocy. Avengers zjawiają się w Japonii, chcą jej pomóc. Oczywiście okazuje się, że jest to. Maja Lopez, czyli Echo, która postanowiła przybrać nowy pseudonim i podawać się za mężczyznę, dlatego, że po to, żeby nikt nie był w stanie wytropić jej prawdziwej tożsamości. I tu były takie śmieszne sytuacje, kiedy pozostali członkowie Avengers, bo tylko Steve Rogers wiedział, kim jest Ronin, zastanawiali się, kto to jest. I Spider-Man stawiał, że być może jest to Iron Fist, ale w drużynie był też Luke Cage, i on powiedział, że gdyby był to Iron Fist, to bym o tym wiedział. Więc Spider-Man se żartował, że skoro ta osoba musi znać Mata, yy, Mata Mardoka, bo była taka informacja, że to jest ktoś ze strony Daredevila, to myślał, że może to Foggy Nelson. <grych> yy, no i Maja ujawnia swoją tożsamość, po czym znowu zostaje wysłana do Japonii, żeby infiltrować Hand. No i tutaj jest taka ciekawostka, dlaczego, bo to już jest RAN pisany przez Briana Michaela Bendisa. Dlaczego Bendis zdecydował się na wzięcie Mai Lopez, która poszła w odstawkę zaraz po tym yy, ranie Maka? Dlatego, że Szefowie Marvela nie pozwolili mu użyć Daredevila. Jego pierwotnym planem było uży użycie Daredevila w tej, w tej historii, ale Daredevil miał inne jakby przygody, więc nie mógł zostać wykorzystany do New Avengers. No i zdecydował się, że weźmie zapomnianą postać Echo. No i Echo trafiła do, do Japonii, gdzie w sensie jako kobieta chodziła na imprezki, gdzie przymilała się do mafiozów, dzięki czemu zdobywała informacje, a w nocy walczyła jako Ronin i ich zabijała po to, żeby dotrzeć do tego Hand. W międzyczasie wydarzyło się Civil War i ona nie była w ogóle pewna, czy ta misja, którą wykonuje ma jeszcze sens, bo nie wiedziała, czy superbohaterowie w ogóle jeszcze w Nowym Jorku istnieją. No ale w końcu dotarła do Hand i zmierzyła się z Elektrą. I podczas tej walki została zabita przez Elektrę. I tu jest ciekawa sytuacja, bo ten sposób, w który Elektra zabija Ronina, Elektra kilka lat wcześniej została zabita przez Bulzaja. I tutaj ten pseudonim Eko może nawiązywać do tego, że jest to takie jakby echo przeszłości i taka ironia losu, że, że właśnie teraz Elektra zabija swoją przeciwniczkę w ten sam sposób, w jaki zginęła wcześniej. Ciało Mai zostaje zabrane do siedziby chęt, i tam Elektra nakazuje swoim ninja, żeby przywrócili ją do życia, no bo tym zajmują się Chent. Oni zabijają dobrych wojowników, po to, żeby przywrócić ich do życia z, z spranym mózgiem, jako nieumarłych wojowników-ninja. Jezu! No i zaczęli te swoje czary, wrzucili ją do, takiej, do takiego dołu, po to, żeby jej ten mózg sprać. W międzyczasie, no i tam jakieś halucynacje, różne dziwne rzeczy, po to, żeby ona stała się podatna na, te, na tą magię hand. W międzyczasie do Mata Mardoka dociera wiadomość ze strojem Ronina, Maja zabezpieczyła się w ten sposób, że jeśli zginie, nie wiem, to nie zostało wyjaśnione, kto ten strój zabrał, kto ten strój wysłał, ale w każdym razie trafiło to do Mata Mardoka z liścikiem, że nie żyje, proszę mnie pomścić. No i na miejscu w siedzibie Hens zjawiają się Avengers, New Avengers, trochę zmienionym składzie, bo tym razem do zespołu dołączył m.in. Iron Fist i Doctor Strange i nowy Ronin. No i Spider-Man ratuje Maję z tej, z tej dziury. Dochodzi do walki. Maja jest zdruzgotana, że została zabita i przywrócona do życia. Postanawiają ją ukryć przed chęt w siedzibie z kolei Silver Samuraja z czego on nie jest zbyt zadowolony. Okazuje się, że nowym roninem jest Clint Barton, który wrócił do życia, o czym mówiliśmy w odcinku o nim, że w pewnym momencie był roninem. No i jakby ten pseudonim i ten strój postanawia zachować, no i dochodzi do spotkania z Hent. Podczas tej walki okazuje się, że jednak trochę tym zabójczym ninja udało się z, zdeprawować Maję, która zabija kataną doktora Strange'a, przynajmniej rani go w klatkę piersiową, ale dzięki astralnej formie doktora Strange'a i Mm, namową Iron Fist'a Maja wraca do siebie, i w momencie, kiedy się kiedy dochodzi do siebie, przypomina jej się, kto ją zabił, biegnie prosto na Elektrę i zabija ją. Po czym okazuje się, nie wiem, czy pamiętasz ten wątek, po czym okazuje się, że to wcale nie jest Elektra, tylko Scroll, który się pod nią podszywał. o to jest początek pamiętam, Secret pamiętam, Invasion. Pamiętam, pamiętam to. No i po pogodzie. To powrocie... jest dokładnie z Samiusieńki począł Tak, Tak, nie? tak, tak. To jest moment, w którym New Avengers zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem inwazja na Ziemię przez Skroli jest przeprowadzana. No i New Avengers wracają do domu, Barton dostaje na własność strój Ronina i tożsamość Ronina, po czym Dr. Strange postanawia rzucić zaklęcie, które ma pokazać, kim tak naprawdę są członkowie New Avengers, po to, żeby wykluczyć ewentualne uczestnictwo w tajnej inwazji jako Skrole. No i tu jest taka ciekawostka, że w przypadku Mai, takim duchem jej jakby, jest żeńska wersja derdewila, co sugeruje, że ona jakby chciałaby być Następczynią Daredevila, że Daredevil jest dla niej jakby takim moralnym wzorem do naśladowania, że ona by chciała być kimś takim, jak Daredevil jest. Że Daredevil jest dla niej kimś bardzo ważnym, mimo tego, że już nie są parą. No i w międzyczasie, jako członkini New Avengers, swoją drogą zostaje Avengerką, ma różne przygody, dochodzi do takiego eventu World War Hulk, kiedy Hulk wraca na Ziemię po tym, jak został wygnany przez Illuminati z chęcią zemsty, z rządzą zemsty nawet. No i tutaj Maja pełni rolę raczej drugoplanową, ale mi zapadła w pamięć tym, że jako jedna z nielicznych powiedziała doktorowi Strężowi, że trzeba po prostu banera zabić, żeby Hulk nie robił rozpierdolu w całym mieście. Więc tutaj jakby to oblicze takiej bezwzględnej zabójczyni, jednak się. Mimo tego, że ona jest bardzo wrażliwa i jest bardzo ludzka, to mimo tego pojawiają się takie momenty, w których jest mocno bez jakby moralności, co jest trochę sprzeczne z tym, co zostało zasugerowane przez Maka, ale o tym powiem za chwilę. Dochodzi też do sytuacji, w której prawie wszyscy, wszyscy członkowie New Avengers zostają zainfekowani symbiotami. Maja również staje się symbiotem, ale w takich wolniejszych momentach, kiedy nie ma tych wielkich walk, dochodzi w końcu do konfrontacji z Wolverinem, no bo w końcu spotkała go jakiś czas temu w tym lesie, no i rozpoznała, że to jest ten koleś, który jej tą historyjkę o dwóch psach wytłumaczył. No i tutaj niestety zostało to obrócone w taką sugestię, że oni mają się ku sobie i dlatego tutaj w ogóle to, do tego spotkania doszło i tutaj tak się droczą, flirtują trochę ze sobą, jest to takie trochę z dupy moim zdaniem. Ale do tego też za chwilę dojdę. No i dochodzi do kolejnego spotkania z Derdevilem który tak naprawdę okazuje się skrolem, który przeistacza się w Maję i zaczyna z nią walczyć. I przy okazji wyjawia jej, że ją podziwia za te zdolności adaptacyjne i za to, że jest taką wojowniczką, która w sumie nie ma żadnych mocy, a jednak potrafi tak zajebiście walczyć. I tutaj Logan e, ratuje jej życie, bo tropi ją, pomaga jej. Chyba zabija tego Skrolla, nie jestem pewien, albo ten scroll ucieka, ale w każdym razie pomaga, pomaga jej. E, no i też dochodzi do romansu między Mają a Clintem Bartonem. Co? Tak. No, i sytuacja, y, którą już znamy, czyli Secret Invasion, w której też Maja bierze udział, y, walczy w tych wszystkich ważnych walkach, i jako y, pierwsza zauważa, że Spider-Woman jest skrolem. Ona to wykrywa i ona to przekazuje reszcie ale nie pełni jakiejś super znaczącej roli w tej, w tej walce, po prostu gdzieś tam jest w tle. No i rok 2011, yy, tym razem kolejna seria, o której już mówiliśmy, czyli Moon Knight, Bendisa i Alexa Maliwa. To jest ta seria, w której Moon Knight yy, postanowił przeprowadzić do Los Angeles, zostaje producentem filmowym, tworzy serial o samym sobie i ma nowe persony, yy, wciela się w Spidermana Wolverina i Kapitana Amerykę. Pamiętasz to? Mm, nie. No nieważne. W każdym razie yy, Moon Knight trafia na trop... Yy, kogoś kto trzęsie półświatkiem na zachodnim wybrzeżu jest to jakiś tamtejszy kingpin po nitce do kłębka dochodzi do takiej gangsterki, która ma pseudonim Snapdragon, spotykają ją w klubie ze stripteasem, no i tam dochodzi oczywiście do walki i w pewnym momencie Markowi Spectorowi w walce pomaga jedna ze stripteaserek, okazuje się, że jest to Maja, która działała pod przykrywką i też jakby chciała rozpracować tą Snapdragon, ale niestety Moon Knight jej przeszkodził. Um, on jej mówi, kim jest, ona mówi mu, kim jest, okazuje się, że się zauroczył, więc na drugi dzień dzwoni do niej i próbuje ją namówić na randkę, ona się nie zgadza, ale zaraz po tym dzwoni do Carol Danvers z pytaniem o to, kim jest Mark Spector, um, no i to jest taki smutny fragment, kiedy New Avengers zdają sobie sprawę, że Maja już nie należy do ich drużyny i w sumie zapomnieli, że w ogóle kiedykolwiek była Członkiem oh, członki New <laughs> Avengers. Ale Karoli mówi, że Markowi można zaufać, ponieważ Steve Rogers mu ufa i jest on członkiem y, Secret Avengers. Y, więc Maja, jakby jest zaintrygowana Moon Knightem, zgadza się na tą randkę, y, spotykają się, ale spotkanie przerywa grupa superzłoczyńców przegrywów znanych jako Night Shift. Y, na miejscu zjawia się policja. Moon Knight i Maja uciekają przed policją w widowiskowym pościgu, po czym chowając się w bocznej uliczce. Mark całuje Maję za co dostaje kilkukrotny wpierdol mocny, co jeszcze bardziej pociąga go w Maji, nawet sam do siebie mówi, że chętnie by się z nią ożenił. No i po jakimś czasie Maja zjawia się u, u Marka i mówi, że dobra, jednak jestem tobą trochę zainteresowana, ale powoli. Poza tym jestem tylko po to, że nie mam kryjówki, muszę się gdzieś przed policją ukryć i przed tymi złoczyńcami, którzy nas gonili, więc musimy połączyć siły. Bo generalnie chodzi o to, że ktoś, ten, ten nowy Kingpin, wykradł y, ultrona i chce go wykorzystać w nieistnych celach. No i na miejscu zjawiają się Avengers. Mark obiecuje im, że sam jest w stanie załatwić całą tą sytuację. Odkrywają razem z Mają, że za wszystkim stoi. Kant Nefaria, Hrabia Nefaria, to jest taki super złoczyńca, który ma trochę moce Supermana. No i w międzyczasie Maja też odkrywa, że Moon Knight jest chory psychicznie i rozmawia sam ze sobą. Jakby nagrywa na kamerze jego rozmowę z tymi wyimaginowanymi Wolverinem, Spider manem i Kapitanem Ameryką. Od przydupasa Marka dostaje, Maja dostaje broń: Ki z Vibranium. Przygotowują się do walki z Hrabią Nefarią. Ten romans tam trochę kwitnie. Nawet całkiem sobie nieźle radzą podczas tej walki, ale w pewnym momencie Maja zostaje przeszyta promieniem z oczu hrabiego nefari, i pada trupem. No i tutaj jest ten taki niesławny wątek, który nazywa się Woman in Refrigerator, czyli Sytuacja, w której scenarzysta zabija kobietę, która jest ważna dla głównego bohatera, po to, żeby popchnąć tą y, całą akcję do przodu i żeby dać motywację głównemu bohaterowi. Taki bardzo krytyk, krytykowany przez środowisko feministyczne. Y, no i tak się właśnie dzieje. Mark Spector, napędzany rządzą zemsty, pokonuje hrabiego nefarię, a na końcu komiksu okazuje się, że Maja objawia mu się jako kolejna persona, sugerując, że. To jest kolejna osoba, w którą Mark Spector się wciela, chociaż tutaj ten wątek zostaje kompletnie zamknięty i więcej nie powraca. No i eko nie ma przez kolejnych kilka lat w historiach Marvela. No i ten, ten drugi jakby etap istnienia yy, Mai w komiksach yy, ja roboczo nazywam yy, etapem Bendisa, kiedy Bendis wziął tą postać, której nikt trochę nie chciał i sobie z nią zrobił to, co chciał. Czyli kompletnie zignorował jej pochodzenie, kompletnie zignorował jej głuchotę tak naprawdę, w sensie zepchnął na dalszy plan, tylko przypominając czasami, że ona jest głucha, w sensie ona mówiła stań do mnie przodem, bo nie wiem, co mówisz, jak jest się odwrócony, bo nie mogę czytać swoich ust, ale Albo żarczki w stylu, jestem głucha, a nie ślepa. I to były jedyne wątki yy, jej niepełnosprawności. No i zrobił z niej taką zimną sukę, taką stere stereotypową, hardą babę, która po prostu zabija bez mrugnięciem oka i kompletnie wytraci Bez mrugnięcia tą... okiem. A ja sobie widziałem. Bez mrugnięciem oka. Co w sumie też ma sens, ale. Nie, bez, nie bez mrugnięciem sens. okiem, tak. E... Bez mrugnięcia okiem. Tak, a przecież e... bez mrugnięciem mogę. Ale no, Jak szybko mówię, to się czasami pojawiają różne błędy. W każdym razie on pozbył się kompletnie tego wątku, takiego uduchowienia MAI, który MAK zarysował. I to, to jest dla mnie dziwne i szokujące, bo Bendis potrafi budować postacie kobiece, ciekawe, yy, o czym zresztą mówiliśmy kilkukrotnie w tym podcaście. Ja go bardzo lubię jako scenarzysta, ale akurat, jeżeli chodzi o New Avengers, to mi ten komiks jakoś specjalnie do gustu nie przypadł, bo tam wszyscy praktycznie byli tacy sami. Wszyscy byli cynicznymi dupkami, którzy żartują w hamski sposób i jedyną osobą, która się tam wyróżniała był doktor Stręcz, który był po prostu poważny. Więc do mnie jakoś nie trafia ten okres początku lat 2000 w twórczości Bendisa i niestety to, co dalej robił z Mają, to jak sobie ją wyobraził, jak ją prowadził, też do mnie nie trafia, bo brakowało mi właśnie tego, te, tej wrażliwości, tej postaci, która wcześniej była. No i kolejny etap życia Mai, to już jest rok 2016, więc kolejna kilkuletnia przerwa. I to jest ciekawe, bo ona wraca do życia kompletnie, nikt nie mówi, w jaki sposób do tego życia wraca. Ja początkowo, jak czytałem ją, to, to, tą jej historię chronologicznie, przygotowując się do tego odcinka, to pomyślałem przez chwilę, że może ta historia Moon Knighta się wydarzyła tylko w jego głowie, że może to wcale nie miało miejsca, skoro ona nagle żyje i nikt nie mówi nic, o, wróciłaś do życia. Ale potem przypomniałem sobie, że rok 2016 to był moment, w którym uniwersum Marvela trochę się zrebootowało, ponieważ Reed Richards po Secret Wars odtworzył zniszczone multiversum. Przywracając do życia wiele postaci, prawdopodobnie w tym Echo, mimo tego, że nie zostało to nigdzie powiedziane. I pierwszym komiksem, w którym Maja ponownie zadebiutowała, po swojej kolejnej śmierci, był pierwszy numer Annuala czwartego De Daredevila Charlesa Soula, rysowany przez Vanessa Del Rey. To jest początek okresu, który ja nazywam okresem drużynowym. Echo idzie z kolegą na koncert rockowy, widzi muzykę, zachwyca się tym, jak on gra na klawiszach. I nagle okazuje się, że wszyscy uczestnicy tego koncertu zostali zamienieni w takie soniczne zombie. No i ona jako jedyna osoba nie, dlatego że jest głucha, więc. Ucieka z tej sali koncertowej i zdaje sobie sprawę, że sytuacja dzieje się w Hell's Kitchen, gdzie mieszka Daredevil, człowiek, który ma wyostrzony słuch, więc do niego to dotrze z większą szybkością ten dźwięk, i on też się zamieni w tego zombiaka dźwiękowego. Więc ona próbując prześcignąć dźwięk, to jest fajnie narysowane, że, ten, że te nutki tak jakby ją gonią w taki bardzo kreskówkowy sposób, biegnie do, do mata Mardoka, spotyka go, rzuca mu na uszy słuchawki, włącza Prince'a, żeby zagłuszyć tą muzykę, która jest w przestrzeni. I tłumaczy mu o co chodzi. Razem udają się do centrum nadającego sygnały różne, takie ostrzegawcze, że tam, nie wiem, pożar, wojna, coś tam, coś tam. I chcą za jego pomocą ostrzec ludność miasta, że jest zagrożenie, i żeby jakby zatkali uszy i nie słuchali tej muzyki. No i też dochodzą do wniosku, że jeżeli by odwrócili tą muzykę, to prawdopodobnie odwróciliby to zaklęcie jakby muzyczne, w cudzysłowie, bo to jest jakby. Okazało się, że za tym stoi. Klau, pamiętasz go? Ulysses Klau. Mm -hmm. W komiksach on jest trochę inną postacią niż w filmach. To jest koleś, który jest stworzony z dźwięku, jakby. No i on wykorzystuje dźwięk na różne sposoby. Tym razem postanowił stworzyć muzykę, która hipnotyzuje ludzi i zamienia je w istoty podobne jemu. No i Maja, jako osoba, która widziała muzyka, który grał tą piosenkę, ten utwór, zgłasza się na ochotniczkę po to, żeby ten utwór zagrać i żeby koleś, który pracuje w tym centrum ostrzegawczym, odwrócił to za pomocą programu dźwiękowego i wypuścił to weter. No ale niestety zanim udaje jej się to zrobić, to Daredevil też się zamienia w tego zombiaka, ten koleś też się zamienia w tego zombiaka, ale finalnie Maja gra tak jak powinna to zagrać, muzyka idzie w świat, clow zostaje pokonany, ludzie wracają do swojej normalnej formy. Kolejnym komiksem, w którym Maja się pojawia jest y, dość słynny volume Daredevila, Daredevil Vol. 5, też z 2016 roku. I to jest ciekawy wątek, nie z punktu widzenia samej MAI, tylko z punktu widzenia serialu Eko, ponieważ z tego co pamiętam, to ten serial trochę bazuje na pewnych wątkach, które się pojawiają w, te, w tym ranie, bo w tym ranie Fisk zostaje burmistrzem Nowego Jorku. Dzieje się to po Secret Empire, kiedy okazuje się, że bierze pod swoje skrzydła podczas kryzysu mieszkańców Nowego Jorku i oni mu ufają, jakby zaczynają widzieć w nim kogoś, kto jest. Dobrym przywódcą, ale i tak Fisk oczywiście fałszuje wybory, więc zostaje tym burmistrzem yy, nielegalnie. A Mata mianuje na swojego zastępcę. No i Fisk zakazuje działalności tych wszystkich bohaterów, którzy nie są oficjalnymi bohaterami. Tych wszystkich ulicznych bohaterów. I oni są ścigani przez policję. I oni są obdarzeni hejtem przez. Yy, Ludzi mieszkających w Nowym Jorku, ponieważ Fisk sieje propagandę na ich temat. Daredevil chce go powstrzymać, więc montuje grupę złożoną z tych właśnie wyjętych spod prawa superbohaterów. I w tej grupie znajduje się między innymi Echo. Jestem Moon Knight, jest tam Jessica Jones, Iron Fist, Misty Knight, Spider-Man i Luke Cage. No, i ich zadaniem jest wtargnięcie na spotkanie przywódców półświatka, którzy chcą przejąć schedę po Kingpinie. Ale jak się później okazuje, jest to zasadzka zastawiona przez Kingpina zarówno na tych złoczyńców, jak i na superbohaterów, bo y, oni między sobą zaczynają walczyć, przyjeżdża policja, aresztuje superbohaterów, ale w międzyczasie Kingpin zostaje zaatakowany przez Chent, więc y, na mocy prawa, które ustanowił poprzedni burmistrz, Matt Mardock zostaje nowym burmistrzem i on znosi ten zakaz vigilantyzmu, dzięki czemu. Superbohaterowie zostają uwolnieni i yy, yy, mogą kontynuować swoją działalność w Nowym Jorku. Kolejną serią, w której yy, Eko występuje gościnnie, jest Kapitan Ameryka, Vol. 9 z 2018 roku, pisany przez Tanezji Coatesa i rysowany przez Adama Kuberta. Jest to nadal świat po Secret Empire. Yy, jest to bardzo polityczny komiks z takim klimatem trochę zbliżony do filmu Winter Soldier. Kap zostaje wrobiony w morderstwo Tadiusa Rosa, więc y, Sharon Carter pomaga mu jakby wyjść z tej, z tej sytuacji i zwołuje organizację, która nazywa się Daughters of Liberty. I co ciekawe, jest to organizacja, która istniała naprawdę podczas y, rewolucji amerykańskiej, ale niestety nie miała takiego wymiaru jak w komiksach, bo to była po prostu grupa kobiet, które przyłączyły się do Sons of Liberty, y, ludzi, którzy bojkotowali... Kolonię brytyjską, która sprawowała władzę nad późniejszymi stanami amerykańskimi. No i te Daughters of Liberty po prostu robiły takie typowo w cudzysłowie kobiece rzeczy, które miały bojkotować władzę Wielkiej Brytanii, czyli nie robiły zakupów na przykład u brytyjskich kupców albo na przykład szyły ubrania, nie kupowały od brytyjskich sprzedawców tego typu rzeczy. I w ten sposób wspierały rewolucję amerykańską. W, w świecie superbohaterskim to zostało rozbudowane i ta organizacja, która powstała w y, tamtym czasie, przerodziła się w taką organizację, która również walczyła i y, różne superbohaterki do niej należały na przestrzeni lat. Zawsze liderką była y, postać o imieniu Dryad i w, Współcześnie tą Draiat okazała się Peggy Carter, która powróciła do komiksów Marvela po latach, prawdopodobnie po to, żeby nawiązać do tego, co dzieje się w, komiksa, w filmach Marvela. Czyli ta Peggy gdzieś tam zawsze jest, nie? Sharon werbuje Daters of Liberty po to, żeby one odkryły, kto był prawdziwym zabójcą. No i wśród, tych, wśród tej grupy znajduje się Echo. Okazuje się, że jest to tym zabójcą był. Płatny morderca, znany jako foreigner. No i niestety to nie przekonuje władz, ponieważ Cap trafia do więzienia, ale Dotters of Liberty wyciągają go z tego więzienia za pomocą sztuczki. No i Eko ma tam swoje takie małe momenty pomaga m.in. Misty Knight w walce z Watch Dogs, taką organizacją, która porywa nielegalnych imigrantów i sprzedaje ich jako niewolników. I walczy też z AIM oraz córką Red Scala, która nazywa się Sin. No i potem też tak pomaga, ale to jest bardzo drugoplanowe pomaganie, takie kompletnie, nie, czy nawet trzecioplanowe, nie pokazane jakby w samym komiksie. No i ostatni moment, w którym... A nie, przepraszam, jeszcze później łączy siły z Defenders, to znowu Bendis powraca do pisania Echo, ale ona tutaj znowu jest jako trzecioplanowa postać. Po prostu Defenders walczą z superzłocznicami, którzy chcą wypełnić lukę po Kingpinie, który nadal jest burmistrzem Nowego Jorku i chcą przejąć Nowy Jork dla siebie, ale pojawiają się różni uliczni superbohaterowie w tym eko i walczą z nimi. Jak się kończy ten run w ogóle chyba Defenders spisany przez Bendisa. Ale w 2019 roku eko ponownie powraca jako członkini pewnej drużyny nieformalnej. W komiksie Kapitan Marvel, pisanym przez Kelly Thompson i rysowanym przez Carmen careno. jest to historia, w której Karen, Karol walczy z Makismo, znanym również jako Nuclear Man i to jest, jak sama nazwa wskazuje, typ z odległej, alternatywnej przyszłości rządzonej przez mężczyzn. To jest takie uosobienie mizoginizmu. On nienawidzi kobiet i traktuje je przedmiotowo i okazuje się, że porywa dziennikarkę, którą ma przeprowadzić wywiad z, Car z Carol Danvers i ucieka na Roosevelt Island wyspa jest odizolowana od świata taką niewidzialną barierą, za którą jest nuklearna dystopia. Karol się tam dostaje, okazuje się, że tam czas płynie zupełnie inaczej. Kilka minut w normalnym świecie to jest kilka tygodni w tamtym świecie i tam spotyka inne bohaterki, które podczas aktywacji tej kopuły zostały uwięzione, między innymi Spider-Woman, Hazmat i Echo. Jak się okazuje, Eko mieszka na Roosevelt Island, dlatego ona tam została uwięziona. No i zakładają grupę złożoną z kobiet, które uratowały. Chłopy zostały wszystkie porwane przez Nuclear Mena. Organizują kobiety ruch oporu. Jest tylko jeden chłop. O imieniu SOM, który później okazuje się so, synem tego yy, złoczyńcy. No i tutaj troszeczkę ten wątek głuchoty zostaje yy, przypomniany, ponieważ Hazmat, która nosi taką maskę zakrywającą twarz, musi posługiwać się językiem migowym, ponieważ Maja nie jest w stanie czytać z ruchu jej ust, więc kompletnie nie rozumie, co, co ona mówi. Organizują się i planują walkę z Nuclear Manem, którą oczywiście wygrywają. I mimo tego, że poświęciłem mało czasu na tą serię, to uważam, że jest to najlepsza seria pod tym względem, z tego okresu, pod tym względem, że tutaj Maja znowu zostaje e, pisana jako. Nie jako po prostu jakaś zapchaj dziura, bo tak, taką rolę trochę w tych drużynach poprzednich pełniła, po prostu pojawiała się gdzieś tam w tle, niewiele mówiła, tylko jako pełnoprawna bohaterka, to prawda drugoplanowa, ale mająca jakąś osobowość. Pojawił się, na, pojawił się nawet wątek pogodzenia się z Carol Danvers, ponieważ w, czasie New Avenger, w czasach New Avengers one były trochę ze sobą skonfliktowane i, i Carol nawet nie pamiętała, jak Eko ma naprawdę na imię i generalnie miała ją trochę w dupie. No i przechodzimy do czasów bardzo, bardzo współczesnych, czyli roku 2021, kiedy Marvel wypuszcza komiks specjalny nazywający się Marvel's Voices Indigenous Voices. Jest to komiks tak jak wspomniałem z 2021 roku. Złożony, to jest taka antologia złożona z różnych historii poświęconych postaciom rdzennoamerykańskim. I akurat historyjkę o Eko pisze Rebecca Roanhorse, a rysuje ją Weshajot Alvitre, jeżeli dobrze czytam imię i nazwisko. No i Maja tutaj zostaje przedstawiona jako osoba, która ma dość chłopów. Yy, przez chłopów rozumiem tutaj Daredevila, Clint'a Barton'a, Knighta, Kingpina, Wolverina, którzy zawracają jej dupę i wysyłają do niej sms-ki. Ona jakby nie ma na to ochoty. W pewnym momencie pojawia się Carol Danvers, która mówi do niej potrzebujecie Do specjalnej kosmicznej misji. No i Eko jest trochę zdziwiona, że akurat ją wybiera kapitan Marvel, no ale zgadza się, lecą na planetę Badun, gdzie mają powstrzymać gościa, który przejął tam władzę i jakby zniewolił miejscowy lud. Na miejscu okazuje się, że tak naprawdę to nie jest kapitan Marvel, tylko Loki i Eko zostaje w wplątana w intrygę Lokiego. Yy, odkrywa, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, ci kosmici, trochę przypominają rdzennych Amerykanów, więc czuje się trochę tam jak w domu, dzięki czemu łatwiej jest jej, jej się wcielić w całą tą sytuację, pomóc tym, tym kosmitom. Pokonuje tego typa. No i na końcu takiej historyjki okazuje się, że Loki w ten sposób chciał przygotować Maję na to, co ją dopiero czeka. A czeka ją bardzo dużo. Ponieważ w ranie Avengers, pisanym, pisanym przez Jasona Arona, tego pana, który stworzył Gora i rysowanym przez Javiera Garona, to jest najnowsza seria New Avengers, która została zakończona w zeszłym roku. Na Ziemię przybywa Phoenix, no i herosi i niektórzy złoczyńcy trafiają do takiego miejsca poza czasem i przestrzenią, które nazywa się White Hot Room. To jest takie miejsce stworzone przez Phoenix, tą kosmiczną istotę, która przybiera formy kosmicznego ptaka ognistego. O potężnej niszczycielskiej mocy. Ta historia jest taką trochę grą w stylu Tekken. W sensie są zawodnicy, którzy zostają wrzuceni do turnieju. Ten, kto wygrywa, zdobywa moce Phoenix, ten zostaje nowym hostem Phoenix. No i całe, cała ta historia, właśnie dzieli się na takie walki. Różne postacie zostają wrzucane, wrzucane do różnych ważnych miejsc, i tam w spektakularny sposób, sposób obdarzone mocami Phoenix walczą ze sobą. Eko też jest wśród tej, 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 tej drużyny. Walczy z Neymorem, który jest bardzo chętny do przejęcia mocy Phoenix dla własnych niezbyt dobrych do końca celów, trochę niegodziwych. Walczą na dnie oceanu. Walka jest bardzo zażarta i kończy się porażką eko. Superbohaterowie nie wiedzą, co się z nią dzieje, podejrzewają, że eko nie żyje. Neymor podczas jednej z walk zdradza, że zostawił ją na dnie oceanu, tam, gdzie trafiają wszystkie odpady morskie. Ale w pewnym momencie walki zostają przerwane. Zjawia się nowy host Phoenix, który zabiera te m, części mocy Phoenix innym postaciom walczącym ze sobą. No i przy, Phoenix przybiera m, formę Thunderbird, ptaka gromu, takiego mitycznego rdzennoamerykańskiego amerykańskiego zwierzęcia i okazuje się, jak nie trudno się domyślić, że nową Phoenix zostaje eko. Kosmiczna siła została zwabiona do tej akurat bohaterki smutkiem i cierpieniem, które ta dziewczyna przeżyła oraz mocą adaptacyjną, którą posiada. No i Avengers początkowo nie są zbyt dobrze nastawieni do tej całej sytuacji, no bo nie są przekonani, że Maja potrafi wykorzystywać tak potężną moc, więc zostawiają ją w odwodzie i badają ją, czala ją bada. No i ona czuje się samotna, czuje się odtrącona przez pozostałych członków Avengers. Twierdzi, że nawet Tory i Black Panther się jej boją. Co jest zrozumiałe ze względu na to, jaka była przeszłość Phoenix, która była dość niszczycielską siłą. Ale na miejscu pojawia się nowy Ghost Rider, Robbie Reyes, który ma trochę podobną sytuację, ponieważ jest młodym chłopakiem, który został wyposażony w demoniczne moce, które nie są zbyt przyjemne. Został członkiem Avengers, ale też nie wszyscy mu ufają do końca, więc on, jakby się troszeczkę, troszeczkę tutaj sympatyzuje z Mają i tłumaczy jej, że w razie czego ja tutaj jestem. Przy okazji przypomina jej o tym, co Jason Aaron wprowadził do Avengers i w ogóle do świata Marvela, że Avengers. Tak naprawdę to jest grupa, która istnieje od początku istnienia człowieczeństwa. Bo wprowadził Avengers sprzed miliona lat. I jakby te moce i funkcje są przekazywane na różne inne postacie na przestrzeni dziejów. Więc w czasach prehistorycznych istniał Ghost Rider, istniał Starbrand, istniał, istniała Iron Fist, był, był Sorcerer Supreme, Odin pełnił funkcję Tora, taką jakby. No i była też Phoenix. No i Jason Aaron tutaj dość kontrowersyjnie zredkonował historię Tora, zdradzając, że prawdziwą matką Tora jest Phoenix, What? która Serio? miała romans z Odynem. A to już jest któryś tam redką z kolei, bo wcześniej się okazało, że Gaja była matką Tora, a nie, nie. wcale Freya. O Jezu, nie, jakie ja nie lubię takich redkonów. Dlatego, lu dlatego nie lubię komiksów, dlatego nie czytam komiksów. <noise> No w każdym razie Maja ma taki status członkini Avengers rezerwowej, ale w międzyczasie dochodzi do czegoś, co nazywa się Heroes Reborn i Heroes Return, również pisaną, pisane przez Jasona Arona. Powstaje alternatywna rzeczywistość, w której Mephisto jest Bogiem, Colson zostaje prezydentem USA. Nigdy nie było Avengers, a ich miejsce zajmuje grupa, która nazywa się Squadron Supreme. jest to alternatywna rzeczywistość, trochę przypominająca to, co stworzyła Scarlet Witch podczas House of M że superbohaterowie istnieją, ale nie pamiętają swojej prawdziwej natury, tylko żyją, w innych, żyją innymi życiami. I Maja jest umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, ale ma moce Phoenix, więc udaje się jej z tego zakładu wydostać. I zna znajduje ją Blade, jedyny członek Avengers, Avengers, który pamięta swoją przeszłość z takiej prawdziwej rzeczywistości i werbuje ją do drużyny, do której już należy Kapitan Ameryka. Później do nich dołącza również Black Panther, Thor i nowa Starbrand którą nazywają Brandy, to jest taka mała dziewczynka o potężnych mocach. No i Phoenix, która już przypomina sobie kim jest, walczy z jedną z członki Squadron Supreme, Power Princess. Pomaga jej Brandy, no i wspólnie pokonują tą superbohaterkę, a finalnie niszczą też przedmiot, który nazywa się Pandemonium Cube. To właśnie było centrum Generowania tej sztucznej rzeczywistości wszystko wraca do normy, ale nadal Avengers są nieufni, mimo tego, że Phoenix im tak naprawdę pomogła przywrócić wszechświat do dawnej, for do da do dawnej yy, postaci. Tam jeszcze po drodze jest konflikt z Eternals i X-Men, ale to jest zbyt skomplikowana historia. No, a w czasie Maja próbuje skonfrontować się z Torem i porozmawiać z nim o tym, że Phoenix mu zdradziła, że jest jego matką. On jest jakby obrażony na Maję i w ogóle z nim nie chce rozmawiać, więc ona udaje się do Asgardu, gdzie Sif, która jest nową y, strażniczką Bifrostu, nie wpuszcza jej do środka y, i nagle wszystko staje jakby w miejscu. Nie wiadomo co się dzieje. Okazuje się, że atakują multiwersalni Masters of Evil. Ale w międzyczasie pojawił się komiks Phoenix Song, Echo. Również z tego samego okresu, pisany ponownie przez Rebekę Ronhorse, rysowany przez Luke Mareskę oraz Kyla Charlesa. Jest to solowa historia Mai jako Phoenix, taka historia, w której eko jakby zostaje wypuszczona z, tego, z tej siedziby Avengers, chce pomóc w walce ze złodziejami, którzy rabują chyba jubilera, ale nie kontroluje tej swojej mocy, więc zabija jednego z typów, pali go żywcem, rozlega się pożar. No, i okazuje się, że nad tym sklepem są domy mieszkalne, i tam dziewczynka mała prosi o pomoc. Eko ją chce uratować, ale ona mówi, że to ty wywołałaś pożar, boję się ciebie, i stąd i ratują ją strażacy. Eko jest zdruzgotana, że jej moce są yy, nieokiełznane i powodują zniszczenie. Na miejscu zjawia się Elektra, która w tym momencie jest derdewilem drugim. I mówi jej, że powinna coś z tym zrobić, bo to tak nie powinno wyglądać. Więc wystraszona Maja ucieka na Księżyc, gdzie chce tam się zaszyć, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, ale dostaje sygnał, że na Ziemi wykryto aktywność Phoenix, więc ona wyrusza do tego miejsca. Okazuje się, że jest to miejsce, w którym walczyli Neymar i She-Hulk podczas tego turnieju Phoenix. Z tego powodu ta moc tam dalej jest aktywna i to działo się na wyspie Wielkanocnej, która prawie całkowicie została zniszczona. Na miejscu spotyka Forja, amerykańskiego członka X-Men, który m, chce jej pokazać, że Phoenix to nie jest moc dla niej, że pow powinni zrobić wszystko, żeby jej, jej tą moc odebrać. Pokazuje jej, co Phoenix robiła w przeszłości, jak doprowadzała do tragedii, do zniszczeń y, nawet całej galaktyki, i że on tutaj ją zwabił po to, żeby ją teraz obezwładnić. Y, i przytrzymać, dopóki nie znajdzie sposobu, żeby tą moc z niej wydobyć. No i ona się wkurwia, niszczy to więzienie w bardzo prosty sposób i ucieka Forge'owi i udaje się do jednego, jedynego miejsca, które jej zdaniem jej pomoże uporać się z tą nową mocą. Jest to oczywiście Res, ten, ten rezerwat, o którym wspominałem na początku. I tam chce ponownie spotkać się z wodzem. Spotyka za to jego wnuka, który nazywa się River. No i okazuje, się, że wódz już, już nie żyje, ale River obiecuje jej, że jej pomoże, jeżeli ona do niego przyjdzie. No i ona do niego przychodzi, okazuje się, że River też ma moce, jest jakby podróżnikiem w czasie, ale nie takim, że otwiera portal i cofa się w czasie, tylko po dotknięciu kogoś jest w stanie y, widzieć jego całe drzewo gene genealogiczne i prezentuje tą moc Mai, pokazując jej jej przodkinie i okazuje się, że to są kobiety, które parały się różnymi profesjami i zazwyczaj były to kobiety dość ważne w swoich społecznościach. No ale jest pewien haczyk, ponieważ River miał dość traumatyczną przeszłość. Jego rodzice zginęli, kiedy on był w młodym wieku i tuż po śmierci rodziców pojawił się taki demon, który obiecał mu, że jego rodzice powrócą do życia, jeżeli on w przyszłości po spotkaniu pewnej potężnej postaci umożliwi mu dojście do jej mocy. No i on teoretycznie się zgodził, ale z czasem stwierdził, że to jest chujowe, więc Ostrzeg Eko, że jakiś demon na nią poluje. No i ten demon się pojawił na miejscu w domu Rivera i przez to, że Phoenix spotęgowała moce Rivera, byli w stanie uciec w przeszłość. Trafili do lat 90., gdzie Maja poznała własną matkę, ale na miejscu pojawił się ten demon, który okazał się dość znaną, w sensie dla czytelników starszych historii X-Men dość znaną postacią, ponieważ jest to Adversary. Jest to taki rdzennoamerykański demon, który trochę bazuje na rdzennoamerykańskim Tricksterze, yy, mający dość ważny udział w historii X-Men. Bo po walce z nim X-Men musieli udawać, że nie żyją w latach 80. No i Forge z nim walczył, więc ten Forge tutaj też jest nie bez znaczenia. Forge rusza tropem Phoenix, znajduje dom Rivera w gruzowisku, no i odkrywa, że adwersary za tym stoi, więc postanawia swoimi umiejętnościami magicznymi pomóc Echo i Riverowi. Po pojawieniu się w tych latach 90. pojawia się też adwersery, który zabija matkę Eko. I w tym momencie okazuje się, że Eko nie może wrócić do teraźniejszości, ponieważ w teraźniejszości nie żyje, ponieważ nigdy się nie urodzi. Więc razem z Riverem uciekają co, coraz bardziej w przeszłość, a że odcierają do roku 1050 chyba któregoś, i są w mieście, które nazywa się Kahokia. Jest to jedno z większych miast północnej Ameryki tamtym okresie jest to takie taki, taki imperium pewnego plemienia rdzennych Amerykanów, i tam przewodniczką tego plemienia jest przodkini Eko, która jest, jak się okazuje, również była Phoenix. Tylko, że podczas teleportacji do tego miejsca, River zostaje przypadkowo ra raniony przez jednego z tych ludzi, tej pra pra pra, pra, pra babci Eko, więc jest umierający, ale starsza Phoenix mówi Eko, że ona ma moce wskrzeszania jako Phoenix. Więc powinna teraz udać się do Whitehot Room po to, żeby zmierzyć się z adwersery. I ona to robi, ale adwersery wykorzystuje swoją moc i tworzy coś takiego, jak było w WandaVision trochę. Taki idealny, pozornie idealny świat, w którym echo jest w związku z riverem, jest cenioną artystką, która tworzy sztukę dobrze się sprzedającą, on ma się oświadczyć jak w komedii romantycznej po prostu. Wszystko wspaniale, ale pojawiają się takie momenty, tak jak w WandaVision właśnie, takie momenty, które sugerują, że coś jest kurwa nie tak, nie? że coś mrocznego tutaj się kryje. No i generalnie yy, dzięki Riverowi i dzięki Forge'owi udaje się Maję z tego letargu wyrwać. River poświęca własne życie po to, żeby Maja mogła pokonać adwersery. Udaje się jej, wskrzesza Rivera, za pomocą jego mocy przerzuca adwersery do jego początków. On jakby go dotyka i zna jego przeszłość, a jego początki to po prostu początek czasu, gdzie nie ma nic. Eko wrzuca tam adwersery, podąża za nim, on przybiera postać takiego pająka, trochę jak w tym w to, Stevena Kinga. Takiej prastarej, złej istoty, i tam Eko go zabija. I komik skończy się randką z riverem. I jest to komiks taki y, bardzo odbiegający od tej poważnej, y, od tego poważnego charakteru y, Avengers i y, jednocześnie chyba mój ulubiony z tego nowożytnego okresu eko. No, ale powracając do teraźniejszości i do tych Avengers, no to Secret Invasion 2 z 2022 roku, nowa inwazja Skroli, Maria Hill od odkrywa, że Skrole ponownie planują przejąć Ziemię. Dociera do Avengers po to, żeby sprawdzić czy nie są scrollami. okazuje się, że Black Widow jest Skrolem więc Maja razem z Capem postanawiają odnaleźć prawdziwą Black Widow, co im się udaje i to jest jedyny wątek, w którym Phoenix się pojawia i w którym bierze udział, taki bardzo trzecioplanowy. Ale pojawia się też komiks Avengers Forever, który jest kulminacją tej historii z multiwersalnymi Masters of Evil, w tym z Dark Phoenix, która w tym wypadku jest Mystique, która stała się Phoenix. Jak się okazuje, wcześniej Black Panther nauczył Maje walczyć stylami walk istot, które są w stanie zabić Phoenix. Tam pojawia się Thanos, tam pojawia się Galactus oraz Thor. Dzięki czemu Maja jako Phoenix potrafi stworzyć ze swojej mocy kopię młota Tora i pokonać tą Dark Phoenix. Jak to zostało to określone, jest to najbardziej mroczna ze wszystkich mrocznych Phoenix. Razem z innymi Avengers udaje się pokonać tych, tych złoczyńców. Pomaga jej w tym, w tym Thor, który godzi się ze swoim losem. Jakby wydobywa z siebie ten ogień Phoenix i dzięki temu pokonują tych złoczyńców. I na koniec komiksu Thor postanawia wybaczyć jakby Phoenix i jednocześnie też zaprzyjaźnia trochę z Eko zaprasza ją do, do Asgardu, gdzie zapoznaje ją ze swoimi matkami pozostałymi i mówi, że to jest jakby trochę osoba, która jest jego matką po części. O, <laughs> 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 on kolekcjonuje matki jak Thanos Kamienie Nieskończoności? Trochę tak, więc mam już trzy. No, i niestety cała ta sytuacja wiąże się z tym, że Eko wypala, jakby całą moc Phoenix, i przestaje być tą potężną istotą, i Phoenix gdzieś tam odchodzi. W, Daleko. Swoją drogą mam wrażenie, że to Avengers Forever może troszeczkę mieć wpływ na to Secret Wars MCU, ponieważ tutaj jest wiele tak zwanych epickich walk z wykorzystaniem wielu wersji różnych superbohaterów i różnych super Jest wielu Torów, którzy walczą przeciwko tym Masters of Evil, więc myślę, że to może być jakaś mała inspiracja. Tym bardziej, że tutaj pojawia się wątek Avengera Prime, który jak się później okazuje, jest Lokim z alternatywnej rzeczywistości, który nie dopuścił do powstania Avengers, sam bronił ziemi, ale przez to stał się ostatnią istotą żyjącą na ziemi, więc popełnił samobójstwo, trafił do takiego miejsca, które jest cmentarzyskiem bogów. What? Tam wybudował wieże Avengers i stał się Avengerem broniącym innych wymiarów przed złem. Trochę... żeby Avengersom nie stała się krzywdą. Yy, nie stała się krzywdą. Trochę się kojarzy z zakończeniem serialowego Lokiego. Tak. Ja przed oglądaniem Lokiego nie skończyłem tej serii Avengers. Teraz dzięki Eko skończyłem tą serię Avengers i widzę tutaj pewne cechy wspólne. Ech, proszę. Tym bardziej, że ten Avenger Prime stworzył też swoją armię strażników multiversum. Ale brzmi to fajnie, ten wątek Lokiego. No i kończymy ten odcinek ostatnią serią z udziałem Eko, czyli Daredevil and Echo z 2023 roku. O, wielki powrót, Daredevila. Tak, powrót. Powrót do takiego bardzo street level. No Chociaż nareszcie. też nie do końca, bo pojawiają się wątki metafizyczne. Ale y, komiks napisał Tabu, czyli członek zespołu Black Eyed Peas, który już pisał komiksy Marvela. Co? A między innymi <grym> mówiliśmy co? o tym przy, przy okazji y, Werewolfa by Night. Jedną Może z wersji Werewolfa by Night wyparła. pisał Tabu. I on tutaj to pisał razem z B. em a rysował Phil Noto. Akcja zaczyna się w roku 1835 w Hell's Kitchen, gdzie nawrócony gangster Tommy Mardok postanawia pomścić mimo tego, że jest nawrócony i żyje już tak jak Pan Jezus powiedział, postanawia pomścić jednego ze członków swojego dawnego gangu, ponieważ został zabity i przy okazji jego zwłoki zostały okaleczone. Jak się potem okazało krasuje seryjny morderca, trochę taki kuba rozpruwacz, który właśnie okalecza zwłoki. No i nagle pojawia się rdzenna Amerykanka z dłonią odciśniętą na twarzy, która posługuje się pseudonimem Creeping Death, a współcześnie Daredevil łączy siły z Eko po to, żeby rozwiązać sprawę seryjnego mordercy z Helskiczyn, który zabija ludzi i wycina im kawałki ciała. No i wspólnie z Eko spotykają dziewczynkę, która ma soniczne moce i prawie ich zabija, ale dzięki głuchocie Eko udaje się tą dziewczynkę jakby wyrwać z tego letargu, w którym ona jest. Okazuje się, że dziewczynka też jest głucha, więc Eko potrafi z nią porozumieć. Ta dziewczynka prowadzi je do miejsca, z którego przyszła. Wracamy do 835 roku. Okazuje się, że pod kościołem, który pomagał budować Tomi Mardok, znajduje się wejście do krypty, w której jest ołtarz przygotowany do mrocznego rytuału. A ksiądz, który był przyjacielem Tomiego Mardoka, tak naprawdę jest zły i chce odprawić mroczny rytuał, który przywoła demona, który nazywa się The Blind One. To brzmi jak kryminał klasy B. To brzmi jak taki horror wiktoriański. Ale taki, nie, no, taki kryminał kryminał połącz właśnie w, w klimacie horroru, ale no wciąż kryminał. Tak, no bo tak, tak, to jest, to to jest coś modlerce. takiego. Ksiądz próbuje przywołać demona, Creeping Death mówi to Tomiemu, że musi oddać dobrowolnie swoje życie, wtedy ona będzie miała możliwość wejścia do portalu i zabicie demona, ponieważ ten demon jest w jakiś metafizyczny sposób połączony zarówno z nią i z nim, oraz z przyszłym pokoleniem yy, ich potomków współcześnie wracamy do Derdeville i Echo, którzy dochodzą, wchodzą do tego kościoła, na miejscu zjawia się Ghost Rider, który mówi, że ta dziewczynka musi zostać zabita, bo w ogóle tutaj złe siły mają swój udział i pojawia się Demagoblin, to jest Taka wariacja na temat Green Goblina i Hop Goblina, tylko że demon. Yy, I Demogoblin zadebiutował chyba w latach 80 jako przeciwnik Spidermana i był to demon, który po prostu wyglądał taki goblin. On tam później miał kilka różnych wcieleń. Został w końcu zabity i powrócił całkiem niedawno w Absolute Carnage z wykorzystaniem ciała zwłok Shriek, czyli dziewczyny Carnage'a. Dzięki temu Demogoblin, żeńska wersja Demogoblina, na nowo odrodzonego, ma yy, moce Shriek, czyli emituje soniczne Dźwięki, które ogłuszają ludzi. Pojawia się ten Ghost Rider, dochodzi do wielkiej walki. Ołtarz zostaje prawie że zniszczony, dzięki czemu portal się nie otwiera. Znowu wracamy do 835 roku. Tam portal jest otwarty. Creeping Dead wskakuje do niego i mówi Tomiemu o swego rodzaju echu, które tutaj się pojawi, czyli powtarzalności pewnych sytuacji. i Za ileś tam lat ten portal znowu zostanie otwarty, i ma nadzieję, że wtedy jego potomek. Pomoże jej pokonać The Blind One. Współcześnie e, pojawia się również Cripping Dev, e, która mówi Derdevilowi i Eko, że walczą e, właśnie z tym demonem, i e, oznajmia Derdevilowi, że on, jako potomek, o wiele lepszy potomek e, Tomiego, musi zabić się, żeby ten portal się otworzył, po to, żeby pokonać tego demona. Więc Eko wbija mu za zgodą Mata, e, wbija mu sztylet w serce e, i MAT przenosi się do surrealistycznej krainy. Szkoda, że tego nie widzisz, bo to jest dość ciekawe. Taki, taka polana w lesie stół. Po jednej stronie siedzi mat, po drugiej stronie siedzi ten jego pra, pra, pradziadek, a naprzeciwko nich siedzi człowiek w garniturze z, rybą, z taką głowę, głową ryby zamiast głowy człowieka, który mówi Matowi, że musi teraz tutaj wybrać jeden z siedmiu kielichów. No i okazuje, się, że to jest podstęp. Mat ten podstęp rozwikłuje i dzięki swojej potężnej wierze jest w stanie wybrać odpowiedni kielich, przez co ta ryba wybucha i pokazuje się the blind, the blind One, który wygląda jak taka kałamarnica ze ślepymi oczami na mackach. No i dochodzi do walki, w której Madze ze swoim dziadkiem walczą na pięści w ogóle z tym, z tym potworem. W tym samym czasie Eko razem z Ghost Rider'em walczy z Dema Goblin i dzięki Ghost Rider'owi, który pisze Eko ognistymi literkami, co ma zrobić, bo ona nie jest w stanie odczytać jego ruchu wark, ponieważ on nie ma wark, uwalnia dusze dzieci, które dema Goblin zabrała, bo tam było kilk kilkoro tych dzieci. To te dzieci dokonywały tych mordów na polecenie Demagoblin i one były zahipnotyzowane przez nią po to, żeby emitować te soniczne dźwięki i walczyć z superbohaterami. Więc Eko udaje się zniszczyć taki słoiczek, w której są dusze. Dusze wracają do dzieci. Demagoblin zostaje pokonana. W tym samym czasie Matt zauważa dzięki swojemu radarowi, że w środku tego demona znajduje się takie złote jajo. On to jajo wyciąga ze środka i w tym sposobem zabija demona żegna się ze swoim pradziadkiem. Pra, pra, pra Eko razem z Ghost Rider'em rzucają demagoblin do piekieł, a Matt daje jajo Creeping Dev, która umieszcza je w takiej kosmicznej macicy, jakby po setkach lat. Znajduje się w końcu w tym miejscu, w którym powinno. Daredevil wraca do życia i dzięki temu wszystko wraca do normy. Mimo tego, że dzieci zachowują swoją moc i za pomocą tej mocy niszczą ten kościół, który współcześnie jest przeznaczony do rozbiórki, tym samym pogrzebując ten mroczny ołtarz. Koniec. To naprawdę jak krymi, kryminał horror klasy B. Więc w tym ostatnim okresie Eko została wyniesiona z tego ulicznego poziomu do takiego poziomu bardziej kosmicznego, bardziej jakiegoś no mistycznego. Ale szczerze, to, no moim zdaniem, to nie była dobra decyzja, o wiele ciekawsza i fajniejsza była ta historia na samym początku. Też uważam, że ta historia na sam początku jest super. Dlatego nie wiem, czy pamiętasz, jak kilka tygodni temu umawialiśmy się na ten odcinek, to ci powiedziałem, że ten odcinek z jednej strony chce go zrobić, a z drugiej strony trochę nie chce, bo Eko jest postacią fajną, ale niestety trochę zmarnowaną przez lata. Bo tak naprawdę najfajniejszy moment jej historii jest to sam jest sam początek. początek. tak. No. A później nie wiedzieli twórcy kompletnie, co z nią zrobić. Aaron coś tam próbował trochę z tą Phoenix w jakiś sposób dać jej nowe życie. Ale nie, mi. Nie, kompletnie mi nie pasuje, w ogóle mi się nie podobał cały wątek tej Phoenix, e, nawet już abstrahując od tego, że ona w Mai siedziała. Ale jeszcze no, no właśnie na dokładkę siedziała w tej Mai. No, no, no nie. No znaczy mówiąc nie. szczerze mi w ogóle ten Run Avengers średnio podszedł, ale pod koniec doceniłem, bo, no bo Aaron jest tą osobą, która buduje takie historie wielowątkowe, trwające lata, które Dziś tam mają te wątki mitologiczne, i tutaj te wątki się pojawiały, ale nie w taki sposób jak w Torze. A pod koniec w tym Avengers Forever rzeczywiście wrócił ten klimat takiego superbohaterskiego super mitu, i to było fajne. I tutaj jakby zaakceptowałem ten fakt zrobienia z Mai Phoenix, ponieważ w, no taki, w takim szerszym kontekście to się w fajny sposób łączyło w jakiś tam sposób. Więc powiedzmy, że pod koniec Mai jako Phoenix. Zaakceptowałem to, tą sytuację, ale na samym początku też nie byłem zbyt pozytywnie nastawiony, mimo tego, że to było akurat fajne, że w końcu jest jakaś rdzenna amerykańska postać, która ma jakieś poważne znaczenie w tym uniwersum Marvela, bo do tej pory można jej policzyć na palcach jednej ręki, są to raczej postacie drugo-trzecioplanowe. I z tego powodu yy, prawdopodobnie wielu rdzennych Amerykanów, którzy czytają komiksy Marvela, ubolewało, że byli niedoreprezentowani. No to na pewno. Teraz dzięki serialowi Eko szansa, żeby to zmienić zarówno w MCU, jak i w komiksach, bo mam nadzieję, że teraz Eko czeka nowa świetlana przyszłość. Właśnie w tym e, bardziej street level wydaniu, że nawróci do korzeni, że ktoś w końcu weźmie y, tą postać i podejdzie do tego, tak jak zrobił to Mac na samym początku. No właśnie, no, na ten moment się tak zapowiada. Mam nadzieję, że nie wymyślę nic głupiego z nią. Myślę, że w MCU raczej będą wierni tej tradycji, originu, że raczej nie pójdą w stronę duchów i kosmicznych istot, starszych niż świat. Zwłaszcza, że w MCU to oni chyba zazwyczaj jak jest jakaś postać, która jest związana z tym bardziej street levelem, to ona się go trzyma. No okej, okay, w przypadku Infinity War i Endgame, no to oczywiście, że musieli zostać wrzuceni też w te takie bardziej kosmiczne rzeczy, no ale tam, bo tam byli po prostu wszyscy. A też było gdzieś tam podkreślane to, że te postacie to są jednak street level, no, na przykład <ścoughs> czarna wdowa wyskakująca na Thanosa z nożem, tak? E, <laughs> ale no na przykład właśnie, właśnie Kapitan Ameryka, czy o, o, pomijamy tu Infinity to endgame, tak? No Ameryka. Baki i Sam. No oni czy nawet Czarnawdowa też. No oni się wszyscy jednak gdzieś tam trzymali bardziej tych przyziemnych, re bardziej realistycznych klimatów. Tak, ale mimo wszystko tak, w MCU nie, nie było ma tak, jeszcze że takiego... Nagle, że nagle Bucky, nie wiem, poleciał z Torem do Asgardu. Mimo tego nie ma takiego typowego dla komiksów street level charakteru, czyli właśnie tych wszystkich bohaterów, których Netflix miał pod swoimi skrzydełkami przez jakiś czas. Ale no najbliżej tego powodu... byli Falcon i Zimowy żołnierz. Tak, ale też to był taki jednak globalny problem, który starał tak, się tak, rozwiązać. To tak, nie tak. było sprowadzone do miasta. No, Hokaj, tak. w sumie Hokaj, to był taki jedyny serial, który się ale zbliżał Hawkeye do tego kolei... klimatu. Ale, z... ale on nie był ale mroczny, Hawkeye nie z... był taki. brutalny. właśnie on zajeżdżał kinem familijnym. Dla mnie to był taki totalnie familijny serial świąteczny. Więc myślę, że z tego powodu Marvel próbuje, w sensie MCU próbuje wziąć te już zrobione wcześniej seriale, wtłoczyć je do kanonu po to, żeby już mieć gotowe pole do działania w przyszłości. Tym bardziej, że pojawiają się głosy, że Spider-Man ma w końcu mieć taki charakter, jak bardzo często ma w komiksach, czyli kogoś, kto po prostu walczy z różnego rodzaju bandytami, czasami wyposażonymi w supermoce, ale jednak... Takimi bardziej w kierunku mafii niż w kierunku kogoś, kto chce władać światem, czy tam robić coś na skalę globalną właśnie. I że podobno ma połączyć siły z Matem Mardokiem, co często dzieje się w komiksach, więc fani tego typu komiksów, tych właśnie takich bardziej ulicznych są No oni są już, ich, już ich połączyli, że został jego prawnikiem. Tak, tak, ale jeszcze do tej pory nie walczyli ramię w ramię, na co wielu, wiele osób w tym ja czeka, więc mam nadzieję, że to się ziści. W ogóle, I że ta czy filmowy... Maja będzie będzie faktycznie krokiem w tym kierunku. Czy filmowy Spider-Man w ogóle wie, że Matt Mardak nie jest zwykłym adwokatem? Chyba nie, chyba nikt tego nie wie oprócz Defenders. W sensie, no bo jest ta scena, jak on tam łapie te cegły, tak? I mówisz, że jestem wyjątkowo dobrym prawnikiem, ale to jest chyba jedyne, jak i, jak jedyny, jaki tam. No dobra, no wie, ta. Mm, hal. No tak, tak, rację. Więc może po prostu y, się domyśla, że coś z nim jest. Y, nie tak, że tak powiem. A no i wie, Frank Castle. No tak, no to mówię, że ta cała ekipa z tego powiedzmy Defenders świata. Chociaż w sumie pani nie należał do tej no drużyny. No właśnie, dlatego dodałam go dodatkowo. Tak, tak. Ja uwielbiam właśnie, jak jest ta scena przemowy Mata w sądzie i jest ten taki drobny moment, który mi w ogóle za pierwszym razem umknął, kiedy my widzimy, jak Frank się zorientował, że Matt to jest Daredevil. Ciekawe, czy będzie coś podobnego. Nie, bo nie zrobimy pewnie tego wątku miłosnego. To nie. Nie będzie tego, tego momentu, w którym Matt się orientuje, że Eko to, to jego No właśnie przyczyna. wiem, i z jednej strony się cieszę, no bo kurna, ile można, ile, ile historii miłosnych może mieć Daredevil, Ale z drugiej strony, kurde, tak mi się podobało to w tym komiksie. I ja tak czekałam, i czy temu opowiadasz, opowiadasz, a ja, te, ja czekam na to, wiesz, aż ona się dowie, że on to, to, to Daredevil. No dobra, ten odcinek jest dłuższy niż planowałem. <laughs> Jak zwykle w przypadku niszowych postaci. Więc chyba trzeba skończyć. No, zdecydowanie, bo ja jeszcze dużo roboty dzisiaj mam, a jeszcze chcę poczytać książkę. Ja na szczęście jutro mam wolne, więc nie muszę się tutaj do niczego specjalnie przygotowywać, więc mogę sobie odpoczywać. W związku z tym zapraszamy na nasze media społecznościowe. Czy nie w związku z tym, że będę odpoczywał, tylko w związku z tym, że kończymy ten odcinek, <noise> gdzie będziecie mogli zobaczyć kadry o których, y, komiksów, o których dzisiaj mówiliśmy. Piszcie oczywiście, co sądzicie o Mai Lopez w obu wersjach i w komiksowym i w wydaniu, i w serialowym wydaniu. Teoretycznie będziecie mogli już być słuchając tego odcinka po serialu, bo on chyba zostaje wydany naraz, tak? tak w całości. Odcinki. Dlatego ja też w sumie olałam trochę. To jest jeden z powodów, których screenery, bo dostaliśmy tylko kilka pierwszych odcinków, a poza tym one były tylko na jeden weekend. W sensie to mnie zaczyna coraz bardziej denerwować, że mamy okienko na obejrzenie tego. Ja nie miałam czasu, ani siły, ani ochoty, bo sobie czytam Igrzyska Śmierci, priorytety, więc stwierdziłam, że co tam obejrzę sobie po prostu, jak wyjdzie. A właśnie, a, na, a czasu na przeczytanie nowej też nie miałaś. A widzisz, mówiłem, że to jest dobry komiks, który by ci się spodobał. A że wiesz, co? Ten pierwszy Teraz tak. Żałuj. Ten pierwszy tak. Pozostałym wyłączyła. Nie no, pracą domową byłby pierwszy zdecydowanie, no ale zdawałam sobie bardzo, sprawę z tego, mi się że to jest bardzo kadr duża ilość zeszyty. Bardzo mi się kadry podobały i ba bardzo mi się podobało to, jak już była jak była ta sama końcówka właśnie jak ten Derdegi mm -hmm. ściąga maskę i ona się dowie że to jest on. Później jak ona strzela do tego fiska, jak ona ma ten, ten strój swój, który jest taki podarty i tak, Boże, jak ona cool tam wygląda. Właśnie, nie powiedzieliśmy mojej stroju, że oprócz tej ręki, odciętej twarzy, którą wykorzystała jako swój swój taki znak rozpoznawczy, to ma taki w sumie taki taktyczny strój, bym powiedział, ale y, ubogacony pewnymi rdzennoamerykańskimi elementami, takimi jak piórka. I też y, nie wiem, czy zauważyłaś, jak była Phoenix, to jej moc y, manifestowała się w taki sposób, że pojawiło się takie kółeczko złożone z takich żółtych trójkącików. I to zostało wzięte właśnie z tej serii Maka, gdzie on często te, 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 to, to kółeczko wykorzystywał jako taki ozdobnik, który się pojawiał w tej historii na temat Eko. No dobra, bo znowu się rozgadujemy, a mieliśmy kończyć. <laughs> <laughs> Więc piszcie, co sądzicie o Mai Lopez. Czy czekacie na jej dalsze przygody w komiksach i czy uważacie, że ma jakąś większą przyszłość w MCU? Ja bym, ja bym jej jakiejś wielkiej przyszłości nie wróżyła, bo no, no przynajmniej dla mnie to wygląda tak, że ten streetowy Marvel, to jednak on jest gdzieś tam bardziej z boku teraz. No teraz główne bardziej stawiają na te wszystkie... Mojo Jojo, uniwersalne, czarodziejskie i tak dalej. Czyli odwrotnie niż było na początku. Na początku jednak bardziej stawiali na ten streetowe, no ale no zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że może się stać to, co się stało komiksowej Mai Lopez, czyli zostanie po prostu członkinią jakiegoś zespołu, w którym będzie pełnić jakąś tam rolę, ale nie będzie już więcej główną bohaterką. No istnieje, no, ale... no to tak obstawiam w sumie. Ta, tak obstawiam. No ale słuchaj, no na pewno nam się gdzieś tam rozwinie to a. Ten streetowy Marvel, no bo przecież zaraz będzie Daredevil, znaczy no nie takie zaraz bo muszą się, pracować nad nim od nowa. No ale będzie ten Devil, no muszą w, mają wprowadzić pani Shera. No jeszcze pojawi się Baki w Thunderbolts i nie wiadomo, co oni dalej będą robić z tą postacią. Jeszcze będzie przecież Kazan Amerika 4, więc te takie streetowe postaci no, gdzieś tutaj jeszcze wciąż są, więc. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, a tymczasem się żegnamy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia niebawem. Buziaczki, pa pa, pozdro 616. Pa.